Servus! Witam w kolejnym, trzecim już odcinku podcastu Tank Talk. Dzisiaj moim gościem będzie porucznik Mateusz Bieniara, dowódca 4. Kompanii z 1. Batalionu Czołgów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Będziemy rozmawiać o leopardach, abramsach, a także wszystkich tych aspektach, z którymi nierozerwalnie związana jest służba czołgisty. Nie zabraknie także czasu na pytania od widzów. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, panie poruczniku. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do odcinka. Cieszę się, że wreszcie mogę gościć czołgistę na swoim kanale. No, dziękuję za zaproszenie. Na pewno tutaj wypada też powiedzieć i podziękować mojej jednostce, że wydała w ogóle zgodę na to, żebym mógł powiedzieć kilka słów do tego programu. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zanim przejdziemy do rozmowy o konkretnych wozach bojowych, chciałbym zadać kilka pytań, które będą swojego rodzaju wprowadzeniem. Dlaczego zdecydował się pan połączyć swoje życie z wojskiem? Czy było to marzenie z dzieciństwa, które udało się spełnić? Można by tak powiedzieć, zawsze interesowałem się nie tyle samym wojskiem, ale sprzętem technicznym, a sprzęt wojskowy jest w pewnym sposobie wyjątkowy, przez to, że on jest funkcjonalny, nastawiony bardzo na jakieś określone zadania. Myślałem właśnie o służbie w armii. Jeszcze jako dziecko interesowały, podobały mi się sprzęty takie wyrafinowane. To jest samoloty, okręty podwodne, no i właśnie czołgi jako wojsko lądowe. No to z tych dwóch, no to wiadomo, mogłem wybrać służby na samolotach iść w tym kierunku lub na czołgach, ale uznałem od razu, zresztą uważam, że słusznie, siły lotnicze, te samoloty, takie powiedzmy te najlepsze, które posiadamy, bo takim sprzętem każdy miałby marzenie właśnie tutaj zawsze tym topowym, jaki jest do dyspozycji służyć. Musiałem to skreślić, bo tam są bardzo duże restrykcje, jeżeli chodzi o zdrowie. Moje zdrowie uważam, no nie przeszedłbym testów, nie zakwalifikowałbym się, dlatego zostały mi wojska lądowe, a w wojskach lądowych dla mnie królem na polu bitwy jest czołg. Nie chodzi o to, że to jest jakiś najważniejszy i tak dalej, tylko że po prostu nawet dla takiego laika czy dziecka z marzeniami to zawsze patrzy i fascynuje go ten czołg, bo jest sprzętem najcięższym, tak, robi najwięcej hałasu, zresztą to też można zobaczyć na pokazach, jakie są różne wystawione różne sprzęty wojskowe, no to zawsze ten czołg to jest ten największy hit. No bo jest po prostu największy, tak? Dzisiaj pan porucznik dowodzi 4. Kompanią 1. Batalionu z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Czy mógłby pan opowiedzieć o historii swojej służby? Z jakimi wozami bojowymi miał pan porucznik do czynienia? Jeżeli chodzi o historię mojej służby, no to ja, skoro jestem oficerem, to musiałem też przejść szkołę oficerską i poszedłem na nią od razu po liceum, po znanej maturze, ponieważ tak jak mówiłem, już wcześniej miałem, tak jakby planowałem, jeszcze ten cały czas w tym kierunku, nigdzie nie zobaczyłem, żeby zostać tym oficerem w armii, dlatego od razu po maturze, jak tylko miałem te lat 19, no to dostałem się do szkoły oficerskiej na kierunek pancerny i tam służyłem też na różnych sprzętach jako podchorąży i podczas praktyk i tam właśnie poznałem w sumie wszystkie obecnie używane sprzęty w tamtych latach, gdy byłem na szkole. To jest czołg T-72 w wersji M1, PT-91 twardy, w tym kilka jego tak naprawdę później jeszcze miałem wariacji, po na przykład zmianie kamery termowizyjnej, to też miałem okazję zaznajomić się z tym sprzętem, no i służyć też na nim chwilę na praktykach. Wiadomo, to jest krótki okres, jako to praktyki, ale też i swoje nastrzelałem i swoje najeździłem już jako podchorąży, ponieważ zawsze byłem tym zafascynowany i po prostu zgłaszałem się do wszystkiego. Jak była tylko możliwość, to wsiadałem i strzelałem, jeździłem. No i oczywiście czołgi Leopard. I jeszcze jako podchorąży też mogłem właśnie przejść cały kurs na ośrodku szkolenia Leopard, który upoważniał do eksploatacji tego wozu i tak naprawdę skończyło się tak, że zrobiłem go dwa razy jako podchorąży, a później jako żołnierz zawodowy, co uważam, że było bardzo dobre, bo na tym ośrodku są najlepsi instruktorzy w Polsce, najbardziej kompetentni, jakby miał wskazywać, dlatego oni właśnie szkolą i mają na tą wiedzę, można by powiedzieć, taką największą wśród takich żołnierzy pierwszego kontaktu.
robienie dwa razy tego kursu jak najbardziej uważam, że tutaj dało mi więcej, po prostu z niego zapamiętałem, a nawet uważam, że co 4, co 5 lat to każdy czołgista na Leopardzie powinien jednak powtórzyć sobie chociaż podstawy z tego kursu, bo te rzeczy, których się nie robi cały czas, to się o nich zapomina. Następnie po ukończeniu SL-u za pierwszym razem w Świętoszowie spędziłem tam praktyki jako dowódca plutonu w sumie prawie 6 miesięcy. Tak się złożyło, że była zmiana w programie i byłem długo na tych praktykach. To było w 2016 roku. I następnie zaraz w 2017 roku po promocji trafiłem do pierwszej warszawskiej brygady na moje pierwsze stanowisko jako żołnierz zawodowy. To byłem dowódcą trzeciego plutonu w pierwszej kompanii na batalionie pierwszym. I od razu, jak się tam dostałem, poszedłem jeszcze raz na OSL już jako żołnierz zawodowy praktycznie zrobić to samo. Po OSL-u zacząłem przyjmować czołgi z żagania. Wtedy przyjmowałem je na czwartą kompanię, której nie byłem żołnierzem, a później się złożyło, że znowu na nią wróciłem. Przyjmowałem wtedy Leopardy 2-4, ostatnią kompanię, co została. Następnie pojechałem na Ukrainę na misję i bardzo szybko, no i cały czas były jakieś ćwiczenia jako ten dowódca plutonu, czy to w Świętoszowie, czy w Żaganiu, czy na Dębie, czy w Orzyszu. Też właśnie tam w współpracy z Amerykanami, gdzie mogłem z Abramsami trochę też współpracować. I tak minęły mi te pierwsze ponad 2 lata. Następnie na tej samej kompanii zostałem zastępcą dowódcy kompanii i tam byłem równo rok co do dnia zastępcą. I następnie ze stanowiska zastępcy objąłem obowiązki, zostałem dowódcą czwartej kompanii czołgów. Wtedy wyposażonej w Leopardy 2A4 i zaraz po objęciu obowiązków tak się złożyło, że zacząłem przyjmować Leopardy 2PL. I to było jakoś sierpień, wrzesień w roku 2020 i praktycznie przez, no teraz ostatnie czołgi przyjąłem w grudniu 2021 roku, ostatnie 2 sztuki, no i tak się składa, że no, mam teraz kompanię, cały czas ją dowodzę w sumie i zobaczymy, co dalej służba przyniesie. Jeżeli chodzi o czołgi 2PL, no to najpierw jeszcze Świętoszów przyjął na ośrodek szkolenia, ale jeżeli chodzi o pododdziały bojowe, no to ja pierwszy przyjąłem, byłem pierwszy na nich dowódcą i tak się złożyło, że jak już to skończyłem, no to dowodzę jako pierwszy kompanią czołgów Leopard 2PL, ale teraz już też Świętoszów zaczął przyjmować swoje wozy i idzie to sprawniej. Trochę się udało napędzić, rozpędzić ten, przyspieszyć ten proces, także niedługo pewnie pojawią się kolejni. Panie poruczniku, czy mógłby pan wytłumaczyć najważniejsze różnice pomiędzy dowódcą czołgu a dowódcą drużyny zmechanizowanej? Mógłbym spróbować, bo nie byłem dowódcą drużyny zmechanizowanej w jednostce wojskowej, dlatego nie będę tutaj wchodził w buty tych, kto mają tutaj doświadczenie, ale pewne różnice są oczywiste. Są też pewne wierzenia czołgistów w tej materii, z którym się podzielę. Pierwszą rzeczą jest taką, że dowódca załogi, który jest równorzędny z dowódcą drużyny zmechanizowanej, ma mniej ludzi pod sobą, bo załoga jest 4- lub 3-osobowa w zależności od czołgu, a drużyna zmechanizowana ma już więcej ludzi. Obydwoje mają jeden pojazd do dyspozycji, czy tutaj będzie na przykład BWP-1, czy tutaj będzie czołg T-72, czy Leopard. Jednakże jest inny charakter dowodzenia, wynikający po prostu ze specyfiki przeznaczenia tego sprzętu, jego obsługi i jego roli na polu walki. Czołgista działa w załodze jak jeden organizm. Dowódca załogi jest, można by powiedzieć, takim mózgiem, który musi skoordynować działonowego kierowcę i ładowniczego, jeżeli u niego w czołgu występuje, żeby oni działali po prostu jako jedność, jako taki jeden system. I to sprawia, że walczy w trochę inny sposób. Wierzę nawet, że ta właśnie walka pomiędzy czołgami to jest pojedynek intelektualny dowódców załóg, którzy sterują całym tym pojazdem, a cała załoga jest granie, to jest tak jakby przedłużenie jego kończyn, a on jest mózgiem po prostu całego tego systemu. A dowódca drużyny zmechanizowanej ma tych swoich żołnierzy, każdy z nich sam zajmuje pozycję, nawet jak mu wskaże, to każdy z nich też walczy w pewien sposób indywidualnie. Sam celuje, sam ma swoją broń, sam ma swoje uzbrojenie, sam mierzy, sam pociąga za spust. I nawet jeżeli dowódca załogi i dowódca drużyny zmechanizowanej popełni jakiś błąd, jak ma dobrych strzelców, dobrych tych żołnierzy, to oni walczą mimo wszystko też trochę indywidualnie. Każdy z nich, tak jak mówię, celuje, strzela, zmienia pozycję i oni mogą ten błąd zniwelować, mogą go z tego wyciągnąć i każdy jest trochę taki bardziej niezależny.
a czołg działa jako całość. Jak dowódca załogi popełni błąd, to on całą swą tą załogę może po prostu nie stworzyć im warunków do walki i oni wszyscy mogą zginąć. I tak samo ładowniczy, jeżeli będzie źle ładował, pomyli się, wybierając balistykę pocisku, czołg nie trafi, to może ich kosztować życie. I kierowca, który jeżeli spanikuje, źle skręci, tak samo. I to samo działonowie, jeżeli nie trafi też w załodze, będą się przekrzykiwać, nie będzie tej koordynacji, tego zgrania, to błąd tej jednej osoby pogrąży całą załogę, cały wóz. A jeżeli jeden strzelec w drużynie zmechanizowanej się pomyli, coś źle zrobi, to to jest mimo wszystko jeden, ten strzelec jest pozostałych tych żołnierzy tam trochę więcej i każdy może dalej walczyć. Dlatego jest trochę inaczej, ale w każdym dniu też można powiedzieć, że jest trudniej u dowódcy takiej drużyny zmechanizowanej, bo ma więcej żołnierzy, których musi pilnować, których musi ogarniać, o których musi myśleć. Każdy z nich ma, wiadomo, swoje problemy, jest ta codzienność życia wojskowego i im więcej żołnierzy, tym nieraz jest ciężej i ta odpowiedzialność jest większa. Często w artykułach i filmach poświęconych broni pancernej możemy spotkać się z informacją o różnych generacjach termowizji stosowanych w optyce wozów bojowych. Czy mógłby pan porucznik wytłumaczyć, na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi generacjami termowizji? Mógłbym coś tutaj powiedzieć, ale od strony użytkownika, który po prostu na co dzień ma do dyspozycji wszystkie trzy generacje, jak to się określa. Bo jeżeli chodzi o te różnice techniczne i tak dalej, to są od tego eksperci, niektórzy występowali u ciebie na kanale, przecież są to informacje też ogólnie dostępne, więc tu bym się skupił bardziej, jakie to odczucie daje w praktyce osoby, która ma to w ręku i tego używa. I tutaj posłużę się przykładem czołgów Leopard, dlatego że mamy wszystkie trzy generacje na termowizji, na czołgach, które dysponujemy, na których długo na przykład zdarzało mi się jeździć i wystarczy, że weźmiemy czołg Leopard 2.5, który ma już dwie kamery termowizyjne i kamera WBG u działonowego jest pierwszej generacji, a kamera team u dowódcy jest już drugiej generacji. I już wtedy widać dużą różnicę, choćby podczas strzelania czy strzelania w nocy. A później przechodzimy do czołgu Leopard 2.pl, który ma obie kamery trzeciej generacji, już nieco jest jeszcze większa. I nie chodzi tylko o to, w której generacji są detektory, jakiej jakości po prostu jest odbiór, jaka jest czułość tego, jakie różnice może zobaczyć ta kamera w temperaturze, ale chodzi też o to, że rozdzielczość jest dużo większa. Jest dużo większa rozdzielczość wyświetlacza. I to też sprawia, że jakość tego obrazu jest większa. I od strony użytkownika nawet kamera o takiej delikatnie mniejszej czułości, ale tak jak są duże skoki temperatury, tak jak czołgista obserwuje, prowadzi cele, nie musi super widzieć celu wyraźnie. Głównie używa w Leopardzie na przykład kamery termowizyjnej, użyje mniejszego powiększenia, żeby jak najszybciej zlokalizować cele. I wtedy jest dużo łatwiej, kamera jest nowszej generacji, bo nawet cel, jakiś mniejszy kawałek, nawet jak go znajdzie, łatwiej będzie rozpoznać przy większej rozdzielczości. I tutaj dochodzimy wtedy do takiego momentu, że na przykład ja mam takie przekonanie z mojej służby na czołgach, dużo łatwiej mi jest, jak jest jednak ten monitor i jest ten wyświetlacz. O co chodzi? W kamerze pierwszej generacji udziałonowego i trzeciej generacji udziałonowego w czołgu Leopard 2.pl, ale nie ma wyświetlacza, jest wyświetlany w okularze. Nie ma monitora. Obraz jest wyświetlany w okularze. Działonowo, że musi przykładać oko i przez to tak jakby obraz ma ograniczony tylko do tego właśnie w okulara i czasem jest to mniej wygodne. A dowódca ma już przed sobą wyświetlacz i przez to oprócz obserwowania też jeszcze kątem oka może widzieć inne rzeczy, ale jest to wygodniejsze i czasem mam wrażenie, że nawet łatwiej te cele wykryć, jeżeli ma się ten wyświetlacz. I teraz im ten wyświetlacz jest większy, tym też jest łatwiej. Nie tylko rozdzielczość, ale też rozmiar tego wyświetlacza. I tutaj jest świetne jest takie porównanie subiektywne właśnie pomiędzy wyświetlaczem czołgu 2.5, gdzie jest kamera drugiej generacji, i czołgu 2.pl, gdzie jest kamera trzeciej generacji. Bo pierwsza rzecz jest taka, że wiadomo, obraz jest dużo lepszy i większe są możliwości wykrywania, bo detektory są nowsze, ale tego czasem użytkownik może nie odczuwać, bo na przykład na kamerze drugiej generacji FLIR w Abramsie jest niby kamera drugiej generacji, a obraz jest porównywalnie dobry do kamer trzeciej generacji, którą my mamy. Ale to wynika z tego, że oprócz
tych detektorów jest rozdzielczość tego obrazu. I jak jest większa rozdzielczość tego obrazu, to nie ma po prostu tej pikselozy, tak? Jest dużo, dużo łatwiej rozróżniać przede wszystkim cele. I teraz, jeżeli jest większe, to łatwiej się obserwuje, łatwiej się to obsługuje. Łatwiej jest dostrzec. I tutaj dla porównania, dla kogoś, kto po prostu nie siedział w czołgu, kamera Team w Leopardzie 2.5 u dowódcy to jest rozmiar takiego, powiedzmy, większego smartfona. No i sobie trzeba, proszę sobie wyobrazić, że się po prostu widzi teren w takim większym smartfonie i coś się świeci, trzeba podjąć decyzję, to rozpoznać i tak dalej. A kamera w Asteria w 2.pl to wyświetlać jest już wielkości takiego większego tabletu i jest dużo łatwiej po prostu na nim funkcjonować. Dużo łatwiej jest ten teren po prostu obserwować na większym monitorze. To jest jak z oglądaniem telewizji też nieraz. I ten rozmiar jest już bardziej optymalny, no bo jest technika po prostu ruszyła naprzód. No, to mówimy tutaj lata 90., a czasem współczesne. Jest różnica i jest niesamowita też różnica po tym, jak myśmy wykonywali testy. Tutaj też dowódca brygady wpadł na taki pomysł, że mieliśmy do dyspozycji kamery trzech generacji i po prostu ustawiłem trzy czołgi na takiej samej odległości, na takim samym tle i każdy zamaskowałem w inny sposób i naprzeciwko nim w pewnej tam odległości 700 metrów ustawiłem dwa czołgi, to jest Leoparda 2.5 i Leoparda 2P, żeby mieć trzy właśnie kamery różnych generacji. No i patrzyłem z kamery każdej generacji, jak wyglądają te czołgi i w ten sposób mogłem porównać maskowania tych wozów, na które jest najskuteczniejsze, bo każdy maskowałem w inny sposób, takie porównanie robiłem. I mogłem też zobaczyć właśnie porównanie kamer, jak one widzą te wozy i jak maskowanie jest skuteczne w zależności od tego, czy jest mniej skuteczne, im kamera jest w nowszej generacji. I dzięki temu mogłem też wyciągnąć jakieś wnioski i później je stosować podczas zajęć. W sumie przez cały ostatni rok na różne sposoby w takim cyklu zajęć, gdzie tylko miałem okazję, każdy wóz na przykład maskowałem na różne sposoby, a później obserwowałem i próbowałem wyciągnąć jakieś wnioski. No i w tych wniosków się dużo pojawiło i myślę, że znalazłem mniej więcej taki sposób optymalny, jeżeli chodzi o na przykład maskowanie wozów na zajęcia, czy to z taktyki, czy co ogniowe, po prostu do użytku, że się tak wyrażę, praktycznego, zgodnie z przeznaczeniem. No i też mogłem to przetestować, czy to się nie rozpada, czy to działa. Tradycją podcastu są pytania od widzów kanału. Do tego odcinka pojawiło się ich tak dużo, że nawet po ich wstępnym przefiltrowaniu ich ilość okazała się bardzo duża. Postanowiłem podzielić je na trzy grupy w taki sposób, aby stanowiły uzupełnienie naszej rozmowy. Pierwsze pytanie pochodzi od patrona kanału Patryka Gajkowskiego, którego przy okazji chciałbym serdecznie pozdrowić. Patryk pyta, jak idą przygotowania do otrzymania nowych starych leopardów. Nie pytam o Abramsy, bo chyba jeszcze na to za wcześnie, ale wiem, że nowe czołgi potrzebowały inwestycji w infrastrukturę dla nich. Czy razem z odbiorami przychodzą nowe specjalne wymagania w stosunku do Was żołnierzy? Swoją drogą, jak się odbiera taki czołg? Macie protokoły i szukacie wad powstałych w transporcie, jak otarcia kadłuba lub zarysowania optyki? To rozumiem, jest pewna część tutaj, pierwsza część tego pytania. Zgadza się. To od razu muszę uprzedzić, że ja rozumiem, że wiele rzeczy jest ciekawych, po prostu nie mogę na wszystkie pytania odpowiedzieć. Część dlatego, że są informacje, powiedzmy, niejawne, no to od razu powiem, że następne pytanie. Część dlatego, że nie mam pewności, czy wolno mi o tym powiedzieć i muszę tutaj, musicie to uszanować, tym bardziej, że jeszcze jest dostęp zgody od jednostki i tym bardziej nie chcę, żeby oni tego żałowali, ani ja, żebym tego żałował. Kolejna rzecz jest taka, że niektóre pytania będą wychodzić poza moje kompetencje. I to też wtedy od razu powiem. Ewentualnie jak powiem, że coś mi się wydaje, albo jestem przekonany, no to też uprzedzę, że mi się wydaje, albo jestem przekonany, bo uważam, ja jestem użytkownikiem wozu, tak, ja wącham ten smar, dotykam to i tak dalej i tu się czuję pewnie, tutaj mogę odpowiadać na przykład z pewnością, a za każdym razem, jak zobaczymy jakiś temat, gdzie się coś domyślam, mogę coś walnąć, a później będzie mi głupio, bo no tu żołnierz gada głupoty, także... Z tego, co pytałeś, jak idą przygotowania do odbioru. Jeżeli mnie dotyczy, to ja zakończyłem już odbiory. Była informacja w mediach podana, więc mogę powiedzieć, no przyjąłem, mam całą kompanię na czołgach 2P, także już nie mogę powiedzieć o przygotowaniach nowych, starych, no bo to już jest za mną. W grudniu odebrałem ostatnie wozy.
jeżeli chodzi o przygotowania inwestycji w infrastruktury, to jeżeli chodzi o nowe czołgi, które odbierałem, nie wymagały tego, ponieważ Leopard 2PL szerokościowo odpowiada Leopardowi 2-4, więc mieścił się do garaży, które już posiadałem. Dlatego jeżeli chodzi o moje konkretnie czołgi i te zmodernizowane, nie było potrzeby takiej inwestycji, ale inwestycje w brygadzie, co też widać w mediach, wszędzie jest cały czas, to są jawne informacje, można zobaczyć, są czynione cały czas. Ogromne tutaj garaże są stawiane z możliwością ładowania wozu z zewnątrz przez kabel podpinany do czołgu i tak dalej, więc te inwestycje są, no i prawdopodobnie są już zastosowane, jak przyjmiemy czołgi Abrams. Na pewno się to przyda. Dalsza część pytania, tam pytanie było, jak wygląda przebieg, czy jest jakoś zabezpieczany. Oczywiście każdy sprzęt, który przyjmuje od wykonawcy tutaj, tak, czyli tutaj w tym przypadku od Bumaru, to musi zostać przyjęty na odpowiednim protokole i sprawdzamy wszystko. Cały harmonogram przyjmowania jest ustalony. Co tam jest zawarte, nie mogę powiedzieć. Dokładnie jak to wygląda, no to nie wiem, czy mogę powiedzieć, dlatego też nie powiem, ale wszystko jest sprawdzone tak, jak być sprawdzone powinno i zabezpieczone i wszystkie uwagi, jakie mamy, są usuwane na bieżąco, a uwagi, których nie dostrzegliśmy czasem, czy coś jest nie w porządku, to czołgi przyjęte są na gwarancji i taka uwaga w ramach gwarancji zostanie, jest od razu usuwana, realizowana, żeby wóz był w pełni sprawny i zgodnie z przeznaczeniem mógł być wykorzystywany. I teraz dalsza część pytania Patryka. Czy wraz z zwiększeniem się ilości odebranych czołgów po modernizacji nastają jakieś nowe problemy, choćby typu, aby chronić optykę, zanim będą nowe garaże? Upychamy czołgi w starych garażach, żeby chociaż do peryskopów były pod dachem? No to z tego, co już powiedziałem wcześniej, wynika, że czołgi nowe mam w garażu i tak, mam je w garażu. Nie byłoby takiego problemu, jeżeli chodzi o samą tą infrastrukturę tej natury, innego niż zwiększenie ilości sprzętu. Po prostu zwiększenie ilości sprzętu to jest więcej obsług, więcej ludzi potrzebnych, więcej nie tyle napraw, ale obsług, które są okresowo i tak dalej, i tak dalej. A pierwsza brygada ma niesamowitą ilość sprzętu praktycznie tych czołgów. Zresztą sami możecie zobaczyć, to są dwa bataliony. Dlatego cały czas i nasi z logistyki remontowcy, hale obsługowe, remontowe i tak dalej są obciążone. No i zapotrzebowanie też tutaj przez oddziały gospodarcze wzrosło całych wszystkich tych materiałów pędnych, smarów, części, które podczas obsługi się wymienia i tak dalej okresowo. No to w tym kierunku raczej jest większy wysiłek dla nas. Pozostałe pytania w tym segmencie pochodzą z naszego profilu na Facebooku. Pablo BZ pyta: mam pytanko, jeżeli chodzi o remonty. Dlaczego tak dużo czołgów jest uziemionych? Brakuje części, naprawy są tak czasochłonne? Ponadto pyta, co jest najbardziej wrażliwym podzespołem Leoparda? No to przepraszam Pablo, nie mogę odpowiedzieć na wszystkie te pytania. I nie dlatego, że nie wiem. Więc powiem tak. Czemu dużo czołgów jest uziemionych nie dlatego, że jest niesprawne, tylko dlatego, że czołg Leopard ma pewien harmonogram obsług. Nie rozwijając się, co 3 miesiące wóz przechodzi taki podstawowy przegląd, nawet robiony przez załogę. I to nie dlatego, że jest niesprawny, tylko tak wynika po prostu z instrukcji i wykorzystywania tego wozu. Później za kolejne 3 miesiące jest obsługa wyższego szczebla i tak dalej, i tak dalej. I to nie wynika z jakiegoś tego, że czołg doznaje awarii, tylko po prostu tak, to jest jak przegląd w samochodzie. I w czołgach Leopard one nie wynikają z przebiegu, czy użycia tego wozu, czy jego sprawności, ale z okresów czasowych. I te okresy czasowe muszą być realizowane. I dużo wozów, ponieważ mamy ich sporo, czasem ma tą obsługę delikatnie spóźnioną. Jeżeli ten wóz, który ma spóźnioną obsługę, mimo że jest w pełni sprawny, on póki nie wykona się tej obsługi, zgodnie z instrukcją musi zostać po prostu uziemiony. I on czeka sobie w swojej kolejce. Co do części i długości napraw, te wozy są stworzone w sposób taki bardzo przemyślany, są dopracowane pod względem też logistycznym, pod względem napraw, zwłaszcza w porównaniu z właśnie na przykład czołgami T-72. I naprawy fizycznie, jeżeli chodzi o sam sposób wykonywania ich i ich pracochłonność, są dużo lepsze. To bardzo dobrze funkcjonuje. Wydłużanie w czasie
napraw wynika w 90%, chociaż tu nie będę wchodził, mogę powiedzieć tylko o doświadczeniu ze swoją kompanią, czy u siebie w batalionie, nie będę tutaj wchodził w buty logistyków, wyższego szczebla i tak dalej, jeżeli coś powiedziałem źle i jakiś kolega starszy ode mnie czy z innej specyfiki służby, czy starszy stopniem się obrazi, to od razu uprzedzam, mówię tu to, co moja interpretacja, co mi się wydaje, to nie musi być w 100% prawda, także jak jakąś gafę wolę, to przepraszam, no ale wydaje mi się, że w moim na przykład przypadku, u mnie w pododziale, dostępność części wydłuża czasy tych napraw, czy czasy tych obsług, bo sama obsługa fizycznie, czy same naprawy, wymiany, one realizowane są bardzo szybko i bardzo sprawnie. To po prostu czekanie na część, nieraz jest duża kolejka. A co jest najbardziej wrażliwym podzespołem Leoparda? No to jest ciekawe pytanie, ponieważ wozy, które my używamy, one już mają swój przebieg, już jeżdżą wiele lat, najpierw jeździł nimi w Niemczech, były jeżdżone, później w 10, później były w 34 tak używane, no i część moich w 10, tak, tych co dostałem jak zmodernizowane do 2PL. Później jeszcze u nas w brygadzie dość intensywnie są eksploatowane i muszę powiedzieć, jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi o czołgi Leopard 2. Na przykład niedawno wymieniałem wahacz w tym wozie i jeden z elementów hamulca i data produkcji tego elementu to był 85 i 86 rok, więc niesamowitą, proszę sobie wyobrazić, ile czasu funkcjonowały te cały czas eksploatowane elementy zawieszenia i tutaj układu hamulcowego. Przez ilu żołnierzy przeszło, ile załóg wyszkoliło się na tym sprzęcie. I to najpierw w armii niemieckiej, później u nas, w jednej brygadzie, w drugiej i tak dalej. Także jeżeli wóz jest właśnie obsługiwany zgodnie z harmonogramem i tak dalej, to tam naprawdę mało co się psuje samo z siebie. Większość elementów, które się psuje, wymieniamy to dlatego, że one są stare, nieraz mają po 40 lat i zostały po prostu, ale one są bardzo solidne. I jakbym tak sam miał powiedzieć od siebie, to co najczęściej zdarza się, że są tam jakieś awarie i trzeba wymienić, to nie wynika z tego, że on ma jakieś super wrażliwe podzespoły, tylko że ktoś na przykład popełnił błąd i obsługiwał, albo są po prostu stare. I w naszym wypadku często się zdarza, że hamulce ulegają awarii i uszczelnienia przekładni po przejeżdżaniu przeszkody wodnej też czasem też się poddają, bo są też po prostu stare. I to nie wynika, że to jest niesprawne. Je po prostu trzeba wziąć i wymienić co jakiś tam okres czasu. No robi to wszystko naprawdę wrażenie. Miłosz Zarzycki ma tutaj trzy pytania odnośnie zostania czołgistą. Jak wygląda droga do zostania zawodowym czołgistą? Czy przyjmują osoby ze wzrostem 184 cm? Czy trzeba mieć jakieś konkretne kwalifikacje? A, rozumiem. Fajne pytanie, bo mogę odpowiedzieć tutaj. Tu bardziej takie pytanie to można zadać też i do WKU, czy do sekcji personalnej, zwłaszcza jeśli chodzi o szeregowego. Bo jeżeli ktoś chciał być oficerem, to tak jak powiedziałem, to trzeba się dostać, skończyć szkołę oficerską, kierunek pancerny, rozmowy kwalifikacyjne naprzód. Jeżeli chodzi o podoficera, to teraz jest jeszcze też droga przez Legię Akademicką i tak dalej, której ja nie znam. Nie znam tej drogi, to jest powiedzmy takie nowsza droga. Nasza droga przez wielu uważana za łatwiejszą czy bardziej opłacalną, dlatego tutaj we własnym zakresie proponuję sobie to rozpoznać. Cały czas są o tym programy, wystarczy zadzwonić do Wojskowej Komendy Uzupełnień i tak dalej, a na szeregowego, zawodowego droga obecnie, jeżeli dobrze pamiętam, wygląda w ten sposób, że najpierw trzeba przejść służbę przygotowawczą, a teraz obecnie jest ona jeszcze skrócona, bo COVID, wiele tam powodów, zwiększenie liczebności wojska, więc łatwiej jest się dostać. I żołnierz, co przejdzie służbę przygotowawczą i chce pracować w danej brygadzie, to musi zgłosić się tam na kwalifikacje. Dana jednostka wojskowa, terminy kwalifikacji u siebie w mediach przedstawia i po prostu przychodzi się na takie kwalifikacje, trzeba je przejść, tam są testy fizyczne i inne takie. I po przejściu takich kwalifikacji wtedy jest rozmowa z dowódcą brygady i dowódca brygady może podjąć decyzję o zatrudnieniu takiego żołnierza. No i teraz tak. Na czołgach T-72 i tak dalej. Kilka lat temu,
powiedzmy tam lata 2012-2013, kiedy 2014, kiedy ja na tych wozach jeździłem, no to żeby eksploatować taki wóz, to trzeba było w szkole w Biedrusku kończyć odpowiednie kursy. Tam jest szkoła dla wojsk lądowych, a dla Leoparda to żołnierz musi przejść właśnie kurs tutaj u specjalistów, wybitnych instruktorów na ośrodku szkolenia Leopard. On jest w Świętoszowie, podlega pod dowódcę 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Tam są instruktorowie, którzy mają wszystkie patenty do tego, żeby właśnie nadawać uprawnienia do eksploatacji danego wozu. To są byli dowódcy załóg, którzy mają bardzo dużo doświadczenia, przez wiele lat jeździli i później zostali instruktorami, żeby swoje doświadczenie przekazywać dalej. No i oni tak naprawdę na czołgach Leopard, każdy żołnierz, co jeździ na tych wozach i ma w ogóle uprawnienia, żeby móc się do niego zbliżyć i go eksploatować, to musiał być przez nich wyszkolony. Oni musieli go zegzaminować i to oni musieli mu się podpisać pod certyfikatem i wydać mu zgodę na to. Także no tak to wygląda na chwili obecnej, ale tak jak powiedziałem, no to jest bardziej pytanie do kogoś z komendu zupełnie albo jakiejś sekcji personalnej. Trochę się zmienia ostatnio w tym wojsku, zwiększają ilość żołnierzy, zmieniają wymagania i terminy służby przygotowawczej, długości. Dlatego ciężko mi tu być na bieżąco, bo to po prostu nie jest moja specjalizacja, to nie jest moja broszka. A jak wygląda ta sytuacja z tym wzrostem? Bo myślę, że koledze może... Nie ma problemu, dlaczego Leopard 2? Ten wzrost nie jest przeszkodą. Powiem ci więcej, u mnie na szkole oficerskiej był kolega Mateusz, tak jak ja, imiennik, który był jeszcze wyższy niż ten wzrost. I to o wiele wyższy. I on służył później na czołgu T-72M1. Więc dużo mniej komfortowym, jeżeli chodzi o przestrzeń, i radził sobie, ale... Z takim wzrostem ja polecam starać się o służbę na Leopardach. Tam nie będzie przeszkody, jest dużo więcej tego miejsca. Zresztą wielu kolegów u mnie w jednostce ma ten wzrost albo jest nawet wyższym, służy na Leopardach, no i nie narzeka. A później się przydaje, jak ćwiczymy ewakuację i tego wielkiego pana wrzucam w najtrudniejsze miejsce do ewakuowania i reszta załogi niech się męczy. Adam Mocny pyta, Leopard czy Abrams? W którym z nich czułbyś się pewniej? A może K2.pl? Tylko, że on nie istnieje, ale jestem ciekaw odczuć w tym temacie bezpośredniego użytkownika. Porównując pewne czołgi, trzeba zachować konsekwencje, jako to jest nie tyle generacja wozu, ale żeby porównywać wozy ze sobą równorzędne. Czyli na przykład nie powinno się porównywać Leoparda 2.4 czy 2.A5 z najnowszym Abramsem, czy na przykład Abramsem 1.A1, który na przykład służy w Australii, z jakimś z Leopardem 2.A7. Czyli trzeba dążyć do tego, żeby mniej więcej z tej samej półki brać wozy, bo to jest trochę jak z samochodami. Jak się to jest jakby zadać pytanie, co jest lepsze, Mercedes czy BMW? A może Ford? No ale to trzeba wtedy wziąć samochód tej samej klasy i podobny rocznik. A nie, że na przykład ktoś będzie porównywał fajnego Forda Mustanga z 2020 roku i powie, że jest lepszy samochód sportowy niż na przykład właśnie taki BMW z lat 90. Czy Mercedes bardziej, jak to mówię na przykład o czołgu niemieckim. Musi być mniej więcej ta sama. Odrzucia użytkownika są jednak pewne różnice konstrukcyjne wynikające z tego, jak czy to armia, czy producent konstruował wóz, które są nie przeskoczenia mimo rozwoju w generacji, i one sprawiają, że te wozy mogą mieć trochę, mają, mimo na przykład pewnych modernizacji, mają swoje lepsze i słabsze strony, ale tutaj musiałbym się dużo o tym rozwijać, więc powiem zgodnie z prawdą, nawet porównując różne generacje, w którym czułbym się pewniej. To zależy od zadania i od sytuacji. Są sytuacje, w których lepiej pewnie czułbym się w Abramsie. Są zadania, które realizowując wybrałbym ten czołg, a są na przykład sytuacje, w którym wolałbym być w Leopardzie. I nawet są też takie sytuacje, chociaż mało ich jest, trudno mi sobie wyobrazić, ale no żeby nie być to niczym maksymalnie, tak jakby tutaj racjonalizując ten wybór, to też bym znalazł sytuację, w którym mógłbym wybrać T-72 do wykonania jakiegoś zadania. Ale Leopard 2 i Abrams to są wozy porównywalne. Jeżeli się zachowa tutaj konsekwencje, tak jak mówię, która to jest wersja, żeby brać wozy z tego samego poziomu, z tej samej półki, to są porównywalne, mają swoje lepsze i słabsze strony, o których mógłbym się tutaj dużo rozwodzić. No ale są porównywalne, tak?
internecie często możemy natknąć się na opinię, że powinniśmy inwestować w modernizację czołgów T-72 i PT-91. Jak pan porucznik ocenia przydatność czołgów twardy w obecnej konfiguracji na dzisiejszym polu walki? To powiem od razu, no nie mam kompetencji do tego, żeby dokonywać takiej oceny. Są zespoły ekspertów, są eksperci, którzy mogliby odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli by chcieli, albo jeżeli by mogli. Ja mam tu też swoje zdanie na ten temat, ale obawiam się, że nie powinienem się z nim publicznie uzewnętrzniać. Ale tak jak mówiłem o generacjach i o tym, czego bym chciał, po prostu no, czołg Leopard 2 jest czołgiem, w którym 99% zadań, które mógłbym utrzymać i sytuacje, jakie bym próbował sobie wyobrazić, to wybrałbym ten czołg i on by się spisał dużo lepiej. Główną zaletą PT-91 w stosunku do T-72 jest zastosowanie w tym pierwszym termowizji. Jak zdaniem pana porucznika wypada polski twardy w porównaniu z czołgiem Leopard, jeżeli chodzi o wykrywanie celów w słabych warunkach oświetleniowych? To zależy, tak jak mówię, który Leopard i która kamera. Na PT też miałem do dyspozycji dwie różne kamery. No i powiem wprost. Kamera może być tak, porównywanie kamery jednej i drugiej mogło być też jako porównanie oddzielnego elementu, która kamera jest lepsza i gorsza. No i to rzeczywiście ma kamera na przykład, którą na ostatnim PT miałem i kamera chyba izraelskiej produkcji, już nie pamiętam kiedyś, czy na licencji, którą w każdym razie ona była w 2016 roku, z której strzelałem na zawodach użyteczno-bojowych na Biedrusku w finale wtedy. Ona, jeżeli chodzi o obraz, jakość obrazu, wykrywanie celi jest lepsza niż kamera zarówno dzieło nowego, czyli WBG w Leopardzie 2, jak i w Leopardzie 2.5 Team. Bo tutaj muszę dodać jeszcze w kamerach jedną rzecz. Wiek kamery to nie chodzi tylko o ograniczenie termowizyjne, tylko obraz jest wypalony. I po prostu jak ta kamera ma 30 lat i ona dużo chodzi, to ten obraz już nie wygląda tak samo jak 30 lat temu. Po prostu niektóre piksele są wypalone, są zarysowania na szkle gramanowym i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu ten obraz jest trochę gorszy, bo kamera jest starsza, ale nie wynika ona tego, że kamera jest gorsza, tylko po prostu jest matryca bardziej wypalona i bardziej zużyta. Jest, powiedzmy, lepsza, jeżeli chodzi o samą kamerę, ale już w Leopardzie 2.pl jest lepsza kamera trzeciej generacji, tam już jest lepiej, choćby też przez to, że wyświetlacz jest większy u dowódcy. Ale wciąż, nawet mając gorsze kamery, to możliwości wykrywania celi na Leopardzie 2, nawet z o wiele gorszymi kamerami, są dużo lepsze. Wynika to po prostu z tego, jak czołg został zaprojektowany, do jakiej taktyki, do jakich zadań, do walki, w jakim systemie. I w czołgu z rodziny T-72, gdzie obserwację tak naprawdę realną i do prowadzenia ognia prowadzi działonowy, gdzie w czołgu PT-91 po dodaniu kamer dowódca może podglądać to, co widzi działonowy, ale nie ma swojego niezależnego celownika i urządzenia obserwacji do okrążenia, tak jak w Leopardzie 2. Także jest jeden obserwator, cały czas. I też zakres obserwacji i stabilizacji, stabilizacja luster podczas ruchu i tak dalej, wygląda tam zupełnie inaczej. I przez to nawet na dużo gorszych kamerach Leopard 2 A5, znaczy no dużo gorszych, no po prostu też no i na starszych i można by powiedzieć generacji nie gorszych, on lepiej wykrywa te cele w nocy. Cały czas wciąż widzi lepiej. Zmiana powiększenia, dowódca może mieć inny sektor niż działonowy, może mu wskazywać cele, może go naprowadzać sam, może prowadzić ogień. Po prostu to jest zupełnie inny system walki, zupełnie inny sposób walki, bo czołg został zaprojektowany pod inną taktykę, pod inne zastosowanie dla delikatnie innych zadań. No właśnie tutaj pan porucznik troszeczkę wszedł w moje kolejne pytanie. Możliwość prowadzenia skutecznego ognia w ruchu jest niezbędna dla każdego nowoczesnego czołgu. Jak pan porucznik ocenia twardego w porównaniu z Leopardem w tym aspekcie? No dobrze, to teraz tak. Musimy pominąć czy czynnik załogi, bo wiadomo, że ludzie mogą być różnie wyszkoleni i jeden może być naprawdę tak dobrze wyszkolony, że na sprzęcie, który ma mniejsze możliwości, może uzyskać lepsze wyniki, więc pomijając po prostu wyszkolenie załogi, różnica jest kolosalna. Różnica jest kolosalna ze względu też na to, jak jest system stabilizacji zbudowany i że jest, jak jest też stabilizacja optyki, co
jest zupełnie oddzielnym tematem niż stabilizacja armaty. Ale oprócz tego nawet jak łatwo się naprowadza, jak się obsługuje to urządzenie, jaka jest precyzja tego. Oprócz tego jeszcze dochodzą czujniki, jak jest zbudowana stabilizacja, gdzie stabilizacja w Leopardzie 2, nawet tych starszych, uwzględnia rzeczy, w których nawet w nowoczesnych rosyjskich wojskach, czołgach nie myślą. Tam są na przykład czujnik przechyłu, który jak czołg jest pochylony, sprawia, jest tak zwany Verkantung na boki. I on już automatycznie uzyskuje na to poprawkę. Jest Rücksteuerung, który ma wiele zastosowań, oprócz tego, że odejmuje odległość podczas zbliżania się do celi, co jest też w czołgach T-72 IPT, tam się to Delta D nazywa. Ten oprócz tego jeszcze uwzględnia tak zwane zjawisko przenikania, jakby to opisać, to tak jakby wyrzucić piłkę z jadącego samochodu, ona nie będzie iść po łuku. I tylko tak samo podczas strzału. Pocisk, który opuszcza lufę podczas jazdy czy podczas ruchu wieżą, on nie idzie w linii prostej. On ma też wektor nadany tutaj przez ruch czołgu i on idzie delikatnie tak jakby po łuku. I nawet celując w środek celu wtedy by się nie trafiało. Oprócz tego jest też i na ruch czołgu. No, jest, tu się po prostu nie da tego porównać. A od względu użytkownika to wygląda w ten sposób, że w Leopardzie masz, jak wycelujesz w cel, obraz celu, to na co patrzysz, nie przemieszcza ci się, stoi, nie stawia ci takiego oporu, całe obsługiwanie tego i ty celujesz cały czas środek celu. Tam, gdzie wycelujesz, celujesz celownikiem, to też przez to jest zupełnie inne odczucie, tak? Ale tam, gdzie wycelujesz, tam strzelasz i armata patrzy sama już w inne miejsce. Ona sama uwzględni właśnie przechył, a sama uwzględni właśnie na przykład zjawisko przenikania, twój ruch, zbliżanie, oddalanie się od celu, a Ty nawet o tym nie wiesz, bo to za ciebie robi system. Ty patrzysz cały czas w cel, masz wycelowany w cel, armata patrzy w zupełnie inne miejsce po wszystkich poprawkach i ona już jest wycelowana tam, gdzie cel się pojawi, gdzie ten właśnie z balistyka zewnętrzna zadziała i na przykład właśnie delikatnie skręci ten pocisk i tak dalej. I jest jeszcze inny temat. W czołgu Leopard 2 są trzy rodzaje pracy. Turmaus, Beobachten i Sztabajn. I na przykład Beobachten i Sztabajn z obu można strzelać i w obu działa ta stabilizacja, ale na przykład różnią się między tym, co jest stabilizowane do czego. W pełnym trybie stabilizacji działonowy czy dowódca, on nie celuje armatą. Celownik nie podąża za armatą. To nie jest tak, że on wtedy celuje armatą i celownik patrzy tam, gdzie patrzy armata. Nie. W tym trybie celuje się celownikiem tak naprawdę, który też jest malustra stabilizowany we wszystkich płaszczyznach i to czuć po prostu podczas namierzania, podczas działania tego, jak właśnie to chodzi. Ty nie czuć ciężaru tej armaty, bo celuje się celownikiem, a to komputer, to czołg steruje armatą. I celując samym tym celownikiem jest to dużo prostsze, dużo lepsze w ruchu. Im więcej właśnie tego ruchu, im więcej przeszkód, tym ta różnica robi się jeszcze, jeszcze większa. I w tym trybie pracy. A w trybie pracy Beobachten i właśnie w czołgach T-72 IPT celuje, to armatą się steruje, a celownik podąża tam, gdzie patrzy armata. Dlatego też jest ta stabilizacja, zupełnie inaczej to wygląda. Bo celownik, no, stabilizujesz armatę, ale jedziesz, a stabilizacja celownika trochę inaczej to wygląda wtedy. A jeżeli jest jakieś zatrzęsienie, padnie strzał, czy trafisz, w czołgu Leopard 2 jest coś takiego jak brak koincydencji, nawet i jak jest na przykład duża różnica, że ty celujesz celownikiem, patrzysz w cel, armata, działają siłowniki, może gdzieś tam nie nadążyć, to ona jak naciśniesz spust, a nie ma tej koincydencji, że komputer widzi, że się jeszcze nie pokryły linia celowania tu armaty i patrzenia celownika, nie padnie strzał, póki tej koincydencji nie będzie. I ty przytrzymując przycisk do odpalenia, tak, przycisk strzału, trzymasz go i strzał padnie dopiero, jak komputer nadąży, że armata wyrówna się z celem, do którego patrzy celownik. No i oprócz tego też nie musisz sam robić wyprzedzenia na cel w czołgu Leopard 2. On oblicza normalnie poprawkę. Po zlaserowaniu przytrzymuje się przycisk i śledząc cel celownikiem na środku, armata już odchodzi w prawo, w lewo, zależy się w tą stronę on leci i sama wypracowuje poprawkę, żeby trafić. Nie trzeba samemu obliczać wyprzedzenia. Także im jeszcze więcej tego, no tam różnica jest po prostu kolosalna w tej stabilizacji. I tu mówię właśnie o jeździe w ruchu, bo w nowej stabilizacji, czy właśnie w nowych czołgach PT-91 też uwzględniają, i tam jest też system stabilizacji, balistyka też pracuje, też uwzględnia poprawki na pogodę, na temperatury i tak dalej, ale mimo wszystko no, są pewne rzeczy nie do przeszkodzenia.
zwłaszcza w tym systemie, na wozach T-72 i PT, które na nich bazują, sam rozstaw czopów armaty sprawia, że ta stabilizacja fizycznie no, nie jest w stanie być taka jak w Leopardzie, gdzie po prostu rozstaw jest większy. Jakby to opisać, to tak jakby ktoś wziął kij, tak jakby armata była kijem i chciał nim machać i musi go stabilizować, musi go utrzymać. To jak złapie się za koniec i ręce ma się blisko siebie, to waga tego kija jest dużo większa odczuwalna, dużo trudniej go ustabilizować, tak? I trzymać w poziomie. A ci ręce od siebie rozsunie, jest dużo łatwiej. No i to jest konsekwencja pewnych decyzji, kompromisów konstruktorów, którzy tworząc mały czołg, wieża jest krótka, armata jest, no widać jak wystaje, tak? Ale w czołgach od rodziny już T-72B w górę, no to już zostało poprawione, ten błąd został zniwelowany. Ale niestety jest to na czołgach, które no, my nie mamy, tak? Tylko które mają na przykład Federacja Rosyjska, czy właśnie wszyscy tycie mają T-72B, T-80, czy czołgi T-90. To tam już tego problemu nie ma, on został na tych pierwszych czołgach T-72. Przejdźmy do kolejnych pytań od widzów. Będzie to pierwsza część spośród tych zadanych na naszym kanale w zakładce Społeczność. Kamil Poznański. Na jakich wozach wolą służyć polscy czołgiści? Rodzimych twardych czy leopardach? Tu musiałbym znać każdego polskiego czołgistę i zapytać go, na którym wozie woli służyć. Bo tak naprawdę, no to jest, mogę powiedzieć tylko sobie. Ja wolę służyć na leopardzie. Dlatego, że też dużo lepiej poznałem ten system. Na czołgu T-72 ostatni raz jeździłem w 2016 roku. Także to już trochę minęło tego czasu. I od tamtej pory cały czas różne wersje czołgu Leopard 2. I po prostu no, też ten wóz, no czuję się w nim pewniej, bo poznałem możliwości jednego, drugiego. Poznałem różne porównania, mam swoje też subiektywne odczucia, które wynikają z rzeczy innych niż takie, co można przeczytać, niż które można po prostu coś liczyć, tylko właśnie z takiego bezpośredniego kontaktu z tymi żołnierzami, z tymi czołgami, jak obsługa, no, wymiana akumulatorów, gąsienic, no nawet podczas strzelania armata jak się nagrzewa, to zaczyna delikatnie opadać i to już trzeba samemu, a w czołgach Leopard 2 jest system do wykonania szybkiego, nawet w warunkach bojowych, dociągnięcia tutaj armaty pod zmianę, pod celownik tego, że jak się nagrzewa i jest to zjawisko opadu. To się FJA nazywa w czołgach Leopard 2, a w tamtych nie ma. No jest, różnica dla mnie jest kolosalna po prostu. No nie da się tego porównać. To jest totalnie inaczej wóz przemyślany, w inny sposób wykonany, z inną kulturą. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko, może być moje subiektywne odczucie. Są ludzie, którzy wolą, musiałbym zapytać wtedy każdego. Mogę powiedzieć tylko za siebie. Doktor Mil, zapytaj, co sądzi o umundurowaniu polskich żołnierzy i czy nie uważa, że jest niecharakterystyczne. Zbyt podobne do innych, chodzi mi o berety. I drugie pytanie od tego użytkownika. Jak wyglądają stopnie wojskowe w wojskach pancernych? Czy są jakieś oznaczenia na mundurze w zależności od stopnia wojskowego? No nie zastanawiałem się nad tym, czy mundurowanie jest niecharakterystyczne, czy nie. Także nie mam tutaj zdania. Czy jest zbyt podobne? No, mogę powiedzieć tylko, bo się sam na tym, tak jak mówiłem, bardzo nie zastanawiałem, ale niektórym z naszych żołnierzy no, spodobała się zmiana, jak przeszliśmy z kombinezonów, z tego ubrania roboczego czarnego, tak zwanego czarnucha, na te kombinezony czołgisty. I to nie chodzi o to, czy one są dobre, czy złe, tylko po prostu no, żołnierzom się spodobał ten kombinezon. Jeżeli chodzi o stopnie, to są takie same w wojskach lądowych, jak na przykład na zmechu. Tutaj nie ma jakichś wyjątkowych stopni i tak dalej, jak rotmistrz. I inne takie inaczej nazywające się stopnie. To tego nie ma. Są normalne, standardowe stopnie na czołgach. Marian Zacharski. Czy czołgista wsiadając do czołgu T-72 ma tą świadomość, że siedzi w trumnie? No, panie Marianie, każdy żołnierz, który wyjeżdża do boju na sprzęcie wojskowym, idący w bój, czy nawet na piechotę, niezależnie od tego, czy to będzie na piechotę, czy BWP-1, czy później Borsuk, czy 7-2, Petek, Leopard 2, każdy żołnierz musi się z tym liczyć i ma tą świadomość, że on może zginąć. I rozumiem, że pytanie jest delikatnie tutaj tendencyjne na to, że czołg ma
takie, a nie inne możliwości i taką, a nie inną przeżywalność, no, że po prostu te 72 jest przestarzały. Także wiem, o co chodzi, ale to takie czołgiście tym bardziej, że należy szacunek, a żołnierz służy na tym, co ma i zostawia na tym całe serce i zrobi wszystko, żeby wykonać zadanie i nawet i na tym się będzie skupiał, bo niezależnie od sprzętu, jaki wsiądzie, to on ma świadomość, że jak idzie w bój, to może nie wrócić. Poza Dokładnie, ja tym tutaj jeszcze tylko Tomek dodam, no, obecnie są takie systemy zwalczania czołgów, że no, każdy czołg tak naprawdę, można by powiedzieć, no, może zostać zniszczony. podpisuję się pod tą wypowiedzią. Użytkownik Tunek78 pyta: czy według niego wyszkolenie polskich czołgistów odbiega od wyszkolenia tych rosyjskich? Czy tą ilością i jakością naszych czołgów, łącznie z wszystkimi Abramsami, damy radę zatrzymać rosyjskie czołgi w przypadku wojny? Nie wiem, jak wygląda szkolenie rosyjskiego czołgisty, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie wiem. Musiałbym przejść szkolenie czołgisty rosyjskiego, żeby mieć jakieś zdanie i kompetencje, żeby odpowiedzieć na pierwszą część tego pytania. Jeżeli chodzi o drugą część pytań, też nie mam tutaj kompetencji odpowiednich, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Mogę mieć tu swoje zdanie, ale ono jest zdaniem moim prywatnym, czy tak jak mi się wydaje, dlatego no nie będę wypowiadał go publicznie, bo może rozmijać się z prawdą. Od tego są eksperci, od tego są jacyś analizatorzy, no ludzie gdzieś tam na górze, którzy na pewno mają szerszy obraz, oni mogą wiedzieć. Ja nie wiem, nie mam tu takich kompetencji, no to przekracza poza kompetencje dla mojego stanowiska, mojego doświadczenia. Także no wybacz, no ale po prostu no na pierwszą część nie wiem, a na drugą część mam jakieś swoje prywatne przemyślenia, no ale tak naprawdę no nie wiem. No. Michał Zydlewski. Ile procent czołgistów potrafi wyciągnąć przez włas rannego kolegę? No Michał, nie znam wszystkich czołgistów, więc nie mogę ci tego policzyć, ale mogę ci powiedzieć o tych, których znam. Wszyscy. No, prawie wszyscy, bo zdarzają się osoby, co są delikatnie słabsze fizycznie, ale dążę do tego na przykład. Na swoim pododziale to każdy i często to ćwiczymy, w zależności przez was ewakuacyjny, czy przez właśnie najtrudniejszą ścieżkę, czy na przykład w czołgu Leopard 2 wieża z przodu i od kierowcy przez stanowisko dzielonowego, dowódcy na zewnątrz wytargać człowieka. I to też pokrywa się z tym pytaniem o wzrost, bo wtedy wypowiedziałem się, że mamy też załogantów, którzy są dość pokaźni i ćwicząc to właśnie doprowadzam do tego, najczęściej taki scenariusz tworzę, że ten największy, najcięższy, tak, najtrudniejszy, to w najtrudniejszym miejscu go umieszczam i załoga właśnie, ci najmniejsi, najdrobniejsi mają za zadanie go ewakuować. I w ten sposób ćwiczą i żeby było trudniej i żebym mógł też mieć pewność. No i u mnie na pododdziale, no to wszyscy. Jeżeli mogę mówić o innych pododdziałach, no to też prawie że wszyscy, na pewno, no. Ci, z którymi służyłem, no to oni dadzą radę. No, są tam jakieś takie jednostki, które są może słabsze fizycznie i miałyby z tym problem, ale trudno. Za to może jest świetnym kierowcą, świetnym działonowym. Nie można mieć wszystkiego. Ja sam też nie jestem jakimś wielkim fizolem. Krzysiek Wojewoda pyta o karę dla dezertera spod granicy. No, nie wypowiem się publicznie na ten temat. Ale proponuję się zastanowić każdemu, co czują żołnierze na granicy, którzy spędzili tam Wigilię, spędzili tam święta. Co oni czują? A jeżeli chodzi o moje przemyślenia, no to zachowam je dla siebie, ewentualnie powiem je komuś w cztery oczy czy prywatnie, ale no nie będę wypowiadał się publicznie o ten temat. To następne pytanie, proszę. Tomasz Rosłaniec. Po ilu motogodzinach wymagany jest remont silnika? Jakie jest spalanie czołgów w terenie w czasie jazdy po drogach utwardzonych? Ile jednostek amunicji jest wystrzeliwane w ciągu roku z uzbrojenia głównego? Czy zdarza się zrzucić gąsienicę w terenie? Czym jest dostarczane paliwo do czołgu, jakimi pojazdami? Okej, okay, no to jeżeli chodzi o liczbę motogodzin, no to jest informacja ogólnie dostępna, nawet na Wikipedii, jak się wpisze, piszą tam w okolicy 700 godzin, tylko od razu mówię, my mamy kompetencje też do naprawy tych silników w Poznaniu, w OZM, oni mają tam wszystkie na to pozwolenia, kompetencje, żeby cały generalny remont robić i jest realizowany, nawet powiem więcej, połowę z czołgów Leopard 2-5 przeszła przez ten zakład,
jeżeli chodzi o obsługę najwyższego szczebla i obsługę F6. Także też te silniki tam miały. Ile ma też silnik motogodzin, to też można sprawdzić podczas obsługi i jest to sprawdzane. No także nie jest to problem, a 700 motogodzin to jest też dość spory przedział i tu z silnikami nie ma żadnych problemów. Jak jest spalanie, to pytanie, które każdy zadaje na pokazie. No to teraz tak, instrukcji, no, to co można przeczytać na Wikipedii się nie pokrywa. W terenie czołg spala od 700 do 800 litrów na 100. Także można mówić, że 8 litrów na kilometr to ponad pali, miękko. To jest takie podczas takiej normalnej jazdy. A jak jest cięższy teren i tak dalej, no to jest jeszcze większy. My mamy normę na przykład przyjętą do tankowania około 840 litrów na 100 kilometrów, ale po drodze utwardzonej, no to jest już dużo mniejsze to spalanie i wtedy właśnie zaczyna się zbliżać do tych podanych w Wikipedii. To już w zależności od terenu, jaka droga też, na jakim biegu jedzie kierowca i tak dalej. Zaczyna to nawet o połowę spadać ta wartość. I co tam dalej pytał? Ile jednostek amunicji jest wystrzeliwane w ciągu roku z uzbrojenia głównego? Czyli sarmaty. No to ciężko to uśrednić, bo są różne okresy szkolenia. Często są intensywne, się strzela cały czas. Różnie też jest właśnie z tym, który wóz może być, jest na przykład na obsłudze, bo dlatego, że mód właśnie teraz wypadła i nie strzelał, a inny strzelał. Jaka jest na przykład sprawność wozów pod oddziale i wychodzi, że na przykład jeden czołg strzela dużo więcej niż inne, bo na przykład strzela z jednym plutonem, później z drugim, później z kolejnym. Ale jakbym miał tak powiedzieć u siebie, gdzie wozy mam nowe, więc były sprawdzane i eksploatowane mniej więcej, dość intensywnie w zeszłym roku szkoleniowym, bardzo intensywnie, miałem pełno poligonów. Miałem z samych poligonów miałem 4, plus jeszcze 2 ćwiczenia dodatkowe, plus jeszcze, no 3, bo jeszcze 3 dodatkowe zgrupowania na kierowaniach ogniem i tak dalej. No i na jednym wozie to już wystrzeliłem z 3-cyfrową ilość amunicji. Z tego co pamiętam, armatniej, albo się zbliżyłem. Także są takie strzelania nieraz, że dostajemy poligon, gdzie mamy dużo obiektów i można robić dużo kierowania ogniem, a są też takie czasem lata, że na przykład na poligonie, no, że tak wyraźnie jest tłum i często się zdarza, że na przykład jest tych strzelań mniej. Także tutaj ciężko uśrednić. Limit strzałów z armaty, tutaj amunicją treningową, jest to 1500 strzałów, także to starcza na lata. Czy zdarza się zrzucić gąsienicę w terenie i czym jest dostarczane paliwo do czołgu, jakimi pojazdami? To są dwa ostatnie pytania od Tomka. No zdarza się to, no w sumie na każdych wozach się zdarza, na Leopardach zdarza się to, no niestety dość często, bo są tam pewne rozwiązania konstrukcyjne, które nie są optymalne, ale też to wynika czasem ze zużycia zawieszenia, więc tak, zdarzają się, no i taką gąsienicę po prostu nakładamy ponownie i jedziemy dalej. Mamy też swoje sposoby nakładania, w zależności od jak bardzo spadła, że nieraz to jest od razu. Jeżeli chodzi o dowożenie paliwa, no to są cysterny z paliwem i one są i te same cysterny, co i dla 7.2, i dla pyteków, to tak samo mogą dowozić dla Leopardów. Tutaj nie ma żadnej specjalnej filozofii. Są po prostu cysterny na podwoziu kołowym i tankowane są wozy i są też różne sposoby tego tankowania, tak w zależności od sytuacji. Darus Pol pyta o zmiany struktur batalionów pancernych. Czy w batalionie nie powinna być organiczna kompania piechoty zmechanizowanej, nasycona sprzętem do wsparcia i osłony czołgów? A może jeszcze niżej w strukturach? Przykładowo na poziomie kompanii kilka BWP z piechotą. Okej, to odpowiem w trzech etapach. Pierwszy jest taki, że uważam, że jestem za krótki, to jest nie mam tutaj pełnej kompetencji, żeby decydować. Ale mam swoje przemyślenia i swoje doświadczenia, które wynikają na przykład z perspektywy tutaj użytkownika od dowódcy załogi do dowódcy kompanii włącznie. No i też na przykład w batalionach trochę też, tak? Ale na przykład na wyższych szczeblach ktoś może mieć inne na to spojrzenie. Po prostu czasem jak się zmienia stanowiska, to człowiek uczy pokory, że to, co się wydawało, co ty widzisz, się okazuje, nie jesteś pępkiem świata z innego punktu, tak, z innego stanowiska, czy wyższy przełożony i tak dalej, ma szerszy obraz. Także mogę tutaj nie mieć pełnych kompetencji na tą odpowiedź, ale odpowiem subiektywnie. Z tego, co na przykład ja realizowałem na ćwiczeniach, wynika, że czołgi muszą
a w większości sytuacji mieć wsparcie piechoty. I też to jest realizowane często na ćwiczeniach, po prostu do kompania czołgów. Na przykład jak głównoćwiczącym jest batalion zmechanizowany, to kompania czołgów jest dołączona jako wzmocnienie i teraz w zależności od tego, jak dowódca batalionu sobie wymyśli walkę, to on sobie to podzieli, ale zdarzało się, że na przykład kompania oddawała organiczne plutony na wzmacnianie kompań zmechanizowanych. I w drugą stronę, jeżeli batalion czołgów był głównoćwiczącym, często był wzmacniany kompanią zmechanizowaną i jeżeli dowódca batalionu chciał, a nie musiał, to tak jak mówię tutaj, powodów jest wiele, ale tak jak osoby zdecydowały, to on też mógł przydzielić wzmocnienia do kompań w postaci plutonów zmechanizowanych i to jest w zależności od zadania i tak dalej. Także możliwości jest pełno. Ale ze wszystkich ćwiczeń i swoich doświadczeń cały czas mam takie poczucie, że chciałbym mieć zmienioną strukturę kompanii na kompanię czteroplutonową, gdzie byłby czwarty pluton, w którym miałbym właśnie zabezpieczenie w postaci piechoty i nawet własnego ośrodka OPL, bo cały czas tych działających wszystkich kompania Leopardach jest w pewien sposób, ma dużo większą samodzielność. Może to batalion, tak jakby jest tą komórką samodzielną, organiczną, ze swoją kompanią logistyczną, ale odczuwam potrzebę za każdym razem, w każdym ćwiczeniu, żeby mieć właśnie tą piechotę, zwłaszcza podczas przemieszczeń, zwłaszcza najbardziej podczas rejonów zaśrodkowania, podczas ubezpieczenia tych rejonów, gdzie, żeby na przykład, no każdy załogan, co opuszcza czołg, żeby iść na patrol, czy pilnować po prostu tego miejsca zgrupowania, już pomijam, nie będę się rozwijał tutaj nad kwestiami taktycznymi, w jaki sposób się ubezpiecza, ale po prostu, no każdy załogan opuszczający czołg, osłabia ten czołg, bo to nie jest, tak jak mówię, wcześniej drużyna zmechanizowana. Jak jeden element odpadnie z załogi czołgu, no to cały czołg na tym traci zdolność bojową w pewnym zakresie. I tutaj organiczna ta drużyna, znaczy no nie drużyna, cały ten pluton, tak? Tylko też mam swoje przemyślenia, że on mógłby być podzielony, że to nie byłby pluton piechoty, czyli cztery pojazdy, tylko na przykład dwa i dwa kolejne to by na przykład wsparcia właśnie, czy osłony OPL. Ale w taki właśnie zmech mógłby właśnie w rejonie i być jako rozpoznanie, tak? I być jako takie własne zabezpieczenie rejonu. Porozmawiajmy teraz o wozach, na których służy pan obecnie. Modernizacja czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL to jeden z najważniejszych prowadzonych obecnie programów. Jak pan porucznik ocenia tą modernizację? To tak, ocenę modernizacji. To jest dość złożone pytanie, bo można różnie zinterpretować, jak miałbym ocenić modernizację. I nie będę tu wchodził w buty różnych zespołów eksperckich, też wojskowych, też, w których też mam zaszczyt nieraz brać udział. Więc wypowiem się tylko na zasadzie użytkownika, który po prostu siedzi w tym wozie. I wszystkie zastosowane zmiany są na plus i są żywotne i wynikają z żywotnej potrzeby tego, co odczuwał użytkownik, czego mu brakowało. I na przykład żołnierz, który służył, tak jak ja, inaczej czołgach Leopard 2-4 i 2-5, to przesiadając się na przykład z czołgu 2-5, gdzie służyłem jako dowódca plutonu, zastępca dowódca kompanii tam w okolicach 3-4 lat i później się przesiadłem z powrotem na czołg Leopard 2-4, w którym też kiedyś byłem, jeździł w Świętoszowie, a teraz znowu w Wesołej, na tą, jak objąłem swoją kompanię, która wtedy była na czołgach Leopard 2-4, to wszystkie zmiany, które były w A5, brakowało mi ich w A4, brakowało mi swojej kamery termowizyjnej, kierowcy brakowało kamery cofania i tak dalej. I to mówię tylko o tych rzeczach użytkowych, nie mówię o dodatkowych pancerzach, tylko już nawet o odczuciu tego, co potrzebuje załogant w codziennym użytkowaniu tego wozu. I teraz to wszystko, większość z tego, a nawet lepiej zostało dodane w czołgu Leopard 2PL. Kamery są lepsze, doszły. Dowódca dostał przy kamerę termowizyjną lepszą. Pewne zmiany wieży nie zostały zastosowane, bo wieża została z Leopard 2-4, ale pewne są zalety na przykład i wady, w zależności z której perspektywy spojrzymy. Na przykład działonowy ma dalej swój peryskop bez powiększenia, a w Leopardzie 2-5 działonowemu, który przecież się z czwórki, go brakowało, ponieważ patrząc przez celownik, nieraz jadąc przez jakiś teren na zmniejszonych odległościach, przez las czy pomiędzy budynkami, wolał widzieć tam armatę właśnie przez peryskop bez powiększenia. Łatwiej mu było manewrować. No ale z drugiej strony ktoś powie, że to jest jakaś strata w pancerzu. Także mówię tutaj, w zależności z jakiego punktu patrzymy. No i na przykład dowódca,
kamera jest niesamowicie dużo, ogromnym wzmocnieniem, nie tylko, że właśnie tak jak powiedziałem, że czujniki trzeciej generacji, ale tak, jest nowa, nie jest wypalona, więc ten obraz, jakość tego, no jest jak nowy, tak? I przede wszystkim ma tam płyty CCMS, więc rozdzielczość i wielkość obrazu jest dużo lepsza. Lepsza niż w Leopardzie 2.5. No nie mówię o czwórce, gdzie w ogóle nie miał monitora. Także niesamowicie im plus. I to są same gołębniki, które są duże i są wodoszczelne. Niesamowicie pomogły. Są rzeczy, które nie zostały wprowadzone też właśnie przez użytkowników wynikające z eksploatacji. Na przykład w środku w wodzie są specjalne miejsca na karabin przeciwlotniczy, żeby go zdjąć i bezpiecznie go przewozić w środku, na przykład podczas transportu, żeby nie musiał jeździć na zewnątrz, czy gdzieś położony luzem i na przykład doznać uszkodzenia albo się obijać. Na broń indywidualną załogi, na pistolety maszynowe, magazynki są specjalne wieszaki, miejsca zrobione, tak? Kamera cofania. Kierowca w Leopardzie 2.4, kierowany przez dowódcę, on wolał mieć swoją kamerę i dowódca wolał, żeby móc kierowca jechać sam podczas cofania, bo wtedy dowódca mógł wykorzystywać swój celownik i dalej prowadzić walkę, prowadzić obserwacje, a nie być wyłączony i celownik i jego peri i cały dowódca był wyłączony, bo musiał prowadzić do tyłu kierowcę. No i to zostało ulepszone w Leopardzie 2.5, ale kamera jest stara, jest gorsza i nie ma kanału nocnego. A w Leopardzie 2.pl ma kanał nocny, kamera jest lepsza i jeszcze kanał nocny jest jeszcze termowizyjny, więc tym bardziej to już wpływa też na komfort załogi, ale też zwiększa wartość bojową. I to są pewne rzeczy, no na przykład nie dodano, w Leopardzie 2.5 został dodany taki ładowniczego, żeby łatwiej mógł schodzić, rozkładany taki stopień, no w Leopardzie 2.pl tego nie dodali, no to też już, no to można powiedzieć, że to jest in minus, ale to jest jakiś tam drobny szczegół, tak, o którym zapomnieliśmy i w dalszej modernizacji może zostać dodany. I to są tylko rzeczy dla użytkownika. Może teraz idziemy na ile dalej. Taktyczne możliwości, bojowe. I teraz tak, no jeżeli chodzi o mobilność, to ona jest na poziomie Leoparda 2.5. No tak, no wóz jest cięższy, został dopancerzony, więc wiadomo, mobilność spadła. No jest to odczuwalne dla kogoś, kto jeździł wcześniej na Leopardzie 2.4, ale dla kogoś, kto jeździł na Leopardzie 2.5, to masa jest podobna, więc tej różnicy nie ma. No ale teraz tak, dodany został agregat prądotwórczy. To oprócz rozwiązań taktycznych dla użytkownika też ma dużo rzeczy. Że nie trzeba zapalać wozu, że można sobie prowadzić obserwacje, że można nawet śpiąc w wozie i grzejąc się z urządzenia grzewczego, jak jest zimno, nie trzeba całego wozu zapalać, nie trzeba się budzić, że jak spada napięcie, żeby się nie, bo się często zdarza, że jak załoga zaśpi i coś, a grzeje się w nocy i chodzą urządzenia w czołgu grzewcze w zimie, na przykład na poligonie, rano się budzi, nie może czołgu zapalić, bo za bardzo zużywa akumulatory, musi prosić, żeby podjechał drugi odpalać, a tutaj mamy agregat. Oprócz tego, że można odpalić agregat, co wiadomo, to jest mniejszej pojemności motor, nie potrzebuje tyle prądu, żeby zapalić. Agregat ten oprócz tego dowódca ma dołożony tak manometr napięcia, więc też widzi, jak spada napięcie, kiedy agregat odpalić. Agregat tak samo no jest cichy, jest wytłumiony, ale przede wszystkim, a w dalszych modernizacjach jeszcze automatycznie można ustawić, żeby się automatycznie włączał i załoga nie musi, żeby podawać akumulatory. I załoga na przykład, która jest w odwodzie i odpoczywa w rejonie, nie musi myśleć o tym, że ona musi co jakiś czas czołg przepalić, żeby nabić akumulatory albo nie używać grzania. A oprócz tego teraz rozwiązanie taktyczne tego agregatu. Możemy w Leopardzie 2.4 czy 2.5 mogliśmy mieć zgaszony silnik, prowadzić obserwacje, czy na przykład jak taki wóz zostawić na zasadzce, czy tu na jakimś ubezpieczeniu, no to zależało, żeby był zamaskowany, nie został wykryty. No i silnik pracujący nie dość, że rozgrzewa wóz i jest widoczny w termowizji i hałasuje i tak dalej, demaskuje ten wóz. Dlatego działało się na zgaszonym silniku. No i to było ograniczone tym, jak długo wytrzymałem akumulatory. No a jak akumulatory padały, no to trzeba było wóz zapalić i musiał ten silnik pochodzić, ten wóz demaskował i z powrotem go rozgrzewał i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy rozwiązanie taktyczne proste. Nie dość, że mamy mały agregat, który jest wyciszony, ładuje te urządzenia, na pełnym obciążeniu może wóz cały czas funkcjonować, tak? Bo nie jest na samych akumulatorach. To nawet, to dodatkowo, oprócz tego, że jest wytłumiony akustycznie, to jeszcze jest wytłumiony termicznie, tak, jest wentylator, który chłodzi spaliny i teraz możemy sobie obserwować wóz, możemy prowadzić tą obserwację, silnik zgaszony, agregat zgaszony, patrzę do wóz, spada napięcie, zapalam sobie cicho agregacik, który jest wytłumiony, nabije mi z powrotem ten, wóz się nie rozgrzeje,
nie zdradzi pozycji i tak dalej. Nabije akumulatory, agregat się zgasi i tak dalej. I temu to ma służyć, tak? Także przydaje się za każdym razem w wielu tym. Oprócz tego, no jeszcze pozwala ładować akumulatory. Też są doktryny logistyczne, które na przykład mówią, że raz na kwartał, na przykład my musimy do tak zwanej kwasiarni oddawać akumulatory. I żeby sprawić napięcie i naładować, no to wynika z przedłużonych żywotności i tam wielu rzeczy. A tutaj mając agregat, czy mając na przykład, tak jak będziemy mieli w garażach teraz ładowanie przez zewnętrzne gniazdo, no to też już w zależności tutaj mam nadzieję od interpretacji tutaj, bo nie mam pewności, niech się jakiś logistyk wypowie, może ten obowiązek z nas zejdzie i też taki miły układ. I to jest tylko agregat. A teraz jeszcze jest dodatkowy pancerz, no to wiadomo, samo przez się jest zwiększona obrona balistyczna, tak? Mamy oprócz tego siłę ognia zwiększoną poprzez zmianę układu armaty, oporu powrotników, dostosowania, tak, zmiany zamka, dodania trzeciego pinu programującego, tak, dostosowanie do strzelania właśnie amunicją programowalną, amunicją o zwiększonym sile oddziaływania, dlatego no to też jest zwiększenie siły ognia tego wodzu. To są dodatkowe rzeczy, które tak naprawdę załoga nie odczuwa. Są rzeczy, które są delikatnie na minus, takie subiektywne, bo został zmieniony system stabilizacji, wiadomo, na elektryczny, na EWNA. Tak jak jest to w Leopardzie 2.5, ale tu jest lepszy, ponieważ jest nowszej generacji i odeszło kilka po prostu wad, między innymi magistrala i komputer. No nie grzeje się też do takich temperatur, no jest to nowsza technologia, ale na przykład ktoś, kto był w Leopardzie 2.4 funkcjonował i przesiadał się do Leopardu 2.pl, to taki działonowy delikatnie narzeka, że trochę trudniej, trochę wolniej celuje. A to wynika z tego, z kilku rzeczy. Pierwsza rzecz, no jest subiektywne odczucie, jak ktoś zmieni na przykład samochód, gdzie ma wspomaganie hydrauliczne i na elektryczne, ale to jest może taki szczegół, ale przede wszystkim jest coś takiego, że w Leopardzie 2.pl jest, jak się wyceluje celownikiem w cel, to armata nie zatrzyma się skręcając na celu, tylko wykona delikatne machnięcie, czyli delikatnie go przekroczy i zaraz wróci. Więc delikatnie dłużej się celuje. To jest ledwo odczuwalne, no ale jest to zjawisko, ale ono wynika z tego, że w ten sposób oszczędza się system naprowadzania, że nie zatrzymuje się i hamulec i tak dalej. Nie zatrzymuje się od razu, tylko on sobie tak delikatnie zwolni i sobie wróci. No i działonowi na przykład też zwracam na to uwagę, może to jest niby in minus i może też trochę ta masa dodatkowa bierze przy obracaniu. No ale no nie ma, jeżeli chodzi o zwiększanie możliwości w tej modernizacji, to no nie ma czego się przyczepić, tylko chce się więcej, tak, dodawać następne rzeczy. No i tutaj zdradzę, no jest to planowane. Wiem, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, więc nie powiem, ile, co jest dalej planowane i jakie kolejne rzeczy. No ale Leopard 2.pl pierwszy to jest początek. Już widzieliście Leopard 2.pl-1, gdzie też już było w mediach, więc też już mogę o tym powiedzieć. Widzicie, jakie są dodatkowe funkcjonalności, które wynikają cały czas z tego, że grupy eksperckie tak zgłaszają, użytkownicy zgłaszają, co brakuje, co trzeba poprawić, co dodać i tak dalej. To jest cały czas realizowane. Pomimo niewielkiej ilości wykonanych do tej pory egzemplarzy, Leopard 2.pl jest dość medialnym czołgiem. Wóz ten pojawił się m.in. w grze War Thunder. Jest on tam dostępny w specjalnym zimowym kamuflażu z syrenką na burcie wieży. Czy mógłby pan porucznik powiedzieć coś więcej na ten temat? No bardzo chętnie. To, że jest medialne, no to wiadomo, dlatego, że polska modernizacja, że nowy wóz. Jak pojawił się Leopard 2.4, to też był medialny i Świętoszów jeździł na wszystkie pokazy, od razu wjeżdżał na wszystkie poligony i ćwiczenia, bo nowy wóz. Później pojawił się Leopard 2.5 i było to samo. No i teraz jest Leopard 2.pl i znowu jest to samo. Jak po Leopardzie 2.pl, jak przyjdzie Abrams, to też będzie, wtedy Abrams będzie super medialny. No co do tego, że pojawił się w grze, to dlatego, że wprowadzę od już dłuższego czasu, już z 2 lata, ponad współpracę z 6. powietrzno-desantową i z 25. i prowadzimy po prostu wspólne zajęcia. Najpierw były zajęcia teoretyczne, później praktyczne, wymieniamy się doświadczeniami, a później zaczęliśmy się spotykać na wspólnych poligonach i to była tutaj nasza inicjatywa. Tym bardziej było jeszcze później łatwiej, bo w tej brygadzie kolega z roku służy i też właśnie z nim ćwiczyliśmy i organizowaliśmy wspólne ćwiczenia. I zaraz powiem, dlaczego pojawi się ten kamuflaż, ale to muszę opowiedzieć o samym tym ćwiczeniu.
I tak jak opowiadałem wcześniej, że testowałem różne kamery, jak one sprawują się, jak sprawią się różne maskowania, tak na poligonie zimowym w Orzyszu w zeszłym roku, czy w tym roku, w zeszłym roku, w 2021 roku w Orzyszu, byłem na poligonie, gdzie było bardzo zimno notabene, a to też ma wpływ na kamerę. I udało się zorganizować wspólne ćwiczenia właśnie tutaj z drużynami wyposażonymi w PPK Spike, z całymi tutaj zespołami ich tak wyspecjalizowanymi, świetnie wyszkolonymi, z którymi po prostu współpracujemy i robiliśmy owocne zajęcia. Mianowicie ćwiczyliśmy różne scenariusze. I pierwsza rzecz była taka, że tak jak było widać nieraz na grach w mediach, czołgi były pomalowane i pomalowałem po prostu 5 egzemplarzy czołgów, każdy w inny sposób. Niektóre miejsca zostawiam specjalnie bardziej zamalowane, inne od góry, na przykład część była od góry zamalowana, część tylko do połowy, część nie, inne miejsca i tak dalej. Każdy pomalowany też w inny wzór i tak dalej, po to, żeby w ramach zajęć i użytkowania przez sobie poligon testować. I dlatego też niektóre, no, tak jak mówię, były od góry pomalowane w połowie, inne całkiem, inne w ogóle, bo też miałem do dyspozycji drona i sobie po prostu to porównywałem. I przez cały poligon one jeździły w tych maskowaniach i też jeździły na tych zajęciach. I teraz jak przyjechali właśnie panowie z nami współpracować, no to nie dało się tego zrobić po cichu, gdzieś to wyszło i bardzo dużo mediów mi się zjechało na te zajęcia. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony no bardzo przeszkadzają zawsze media na zajęciach, niestety. Zwłaszcza na takich, na których mi bardzo zależy, do których się bardzo przygotowywaliśmy. No i tam ćwiczyliśmy sobie za dnia i w nocy różne sposoby. Na przykład to, jak nasze kamery się spiszą, żeby wykryć właśnie te zespoły na PPK-ach, gdzie chłopaki mieli berberysy, maskowania profesjonalnie, wszystko przyjęli. Przywieźli i się przygotowali i oni na przykład byli pochowani i działali nam jako przeciwnik. I my na przykład przemieszczaliśmy się i sprawdzaliśmy, kiedy oni nas wykryją, kiedy my ich wykryjemy, jakie uszykowanie jest dla nas najlepsze, jak się przemieszczać, wyciągaliśmy wnioski, właśnie tego też, jak wpływają te barwy maskujące na to, jak oni nas widzą w termowizji, później oni się chowali, później oni nas szukali, no, później też jako razem działaliśmy, oni też jako na takie wsparcie ogniowe, czy na Call for Fire i tak dalej, testowaliśmy to wszystko i przede wszystkim w dzień i w nocy, żeby wyciągnąć wnioski. Na jakiej odległości mogę ich zobaczyć za dnia, na jakiej w nocy, czy mogę ich wykryć na kamerze i oni mogli w ten sposób sprawdzić też jak sposoby swojego maskowania, czy są skuteczne, czy nie, w jaki sposób wyciągnąć wnioski. My tak samo wnioski mogliśmy wyciągać, jak się przemieszczać, później jakie uszykowanie brać, jak uciekać w wyniku strzału, jak jeździć, tak, jak pokonywać przeszkody z której strony, żeby im było jak najtrudniej strzelać, tym bardziej, że tak jak mówię, nie dość, że mieliśmy drona, to jeszcze oni mieli, ich CLU umożliwia nagrywanie, tak, i robienie testowego strzału, sprawdzenie, czy trafia. I oni to wszystko nagrywali. Później jeszcze przyjechały petki, wykonały kilka przejazdów, żeby porównać na tej samej kamerze, tego samego dnia, w tej samej sygnaturze, w tym samym terenie, jaka jest różnica w widoku w termowizji, tak, w czołgu PT-91, bo to było na Orzeszu, na Wierzbinach, i czołgu na przykład Leopard 2PL. I mogą wtedy, i oni tak samo nagrywali, mogliśmy porównać, który łatwiej widać, który właśnie jak się przemieszcza, który łatwiej trafić. I później na sali konferencyjnej puszczaliśmy sobie te nagrania, dzieliliśmy się wnioskami i to są cykliczne zajęcia, które robimy. A przez to, że było tam tyle mediów, to oni jeden wóz dokładnie sobie, znaczy oni fotografowali, ponagrywali też wszystkie wozy, a po prostu ta gra, o której wspomniałeś, wybrała sobie jeden ciekawszy, ten pomalowany w takie w stylu statku z pierwszej, drugiej wojny światowej, tak naprawdę w takie pasy, kąty proste. I oni sobie ten wóz wybrali, obfotografowali i bardzo dokładnie odwzorowali w grze i umieścili tam po prostu ten kamuflaż i można zobaczyć, nawet zgadza się numer rejestracyjny, wszystko. Nawet zgadza się buźka na ejektorze armaty, taka, którą narysował dowódca załogi tego wozu. Że jak spojrzysz na ten czołg, widzisz, że on w ciebie wyceluje armatę, to jest uśmiech, tak? Typu uśmiech do kamery, właśnie oddaje strzał, cię niszczy. No i to było w warunkach zimowych, a później oczywiście też różne rozwiązania sprawdzałem, testowałem w warunkach tutaj wiosna, lato, zwłaszcza tutaj na ćwiczeniu Dragon. Jak pewnie tutaj zaraz pojawią się w tle
zdjęcia, to ten wóz na przykład okryty siatką maskującą, to był mój wóz na ćwiczeniu właśnie dużym Dragon w 21 na poligonie w Nowej Dębie. Miałem do dyspozycji 14 czołgów i każdy został zamaskowany w inny sposób. No i tam po prostu jeżdżąc podczas ćwiczenia, podczas strzelań, obserwowaliśmy tak, jak to wygląda, też na kamerach termowizyjnych, czy to ma jakiś wpływ i tak dalej. I no, wyciągaliśmy wnioski, żeby później optymalny sposób znaleźć. I to jest takie, na przykład to, co tutaj widać na tych zdjęciach, ten wóz z tymi siatkami maskującymi, no to jest na przykład jedno z moich prywatnych rozwiązań, które wtedy sprawdzałem. I sprawdzałem je właśnie na tym ćwiczeniu, gdzie wóz przyjechał prawie trzycyfrową liczbę kilometrów. To ćwiczenie trwało ponad 5 dób, 6 dni. I cały czas dała radę, nie rwało się to jakoś super, wytrzymało. No i też były strzelania, tak. On strzelał kierowanie ogniem, pokryty tą siatką maskującą. Na Dragonie to przez ogień przyjeżdżał, jak się na przedpolu zapaliło. I także zdała ona egzamin. Wbrew temu, co na przykład jeden z moich znajomych zdaje Świętoszowa, ale nie wie, że to mnie pisał, ale na przykład szkalował tam, pamiętam, na platformie Facebook tą siatkę, że to na pewno jest aktor czołg, tak? To jest czołg aktor, także to się niby porwie, bo to odebrałem tak, że może za dobrze wygląda, ale nie może działać. No właśnie, no działa, strzela, jeździ, bo sam to wymyśliłem i sam to przyciąłem, dostosowałem specjalnie po ten wóz, ale to był taki stage 1, a teraz już mam w głowie stage 4, tak? I testujemy to i sprawdzamy. Wnioski zostały, tak? I cały czas to będzie gdzieś w głowie i cały czas też będę miał to i jak odejdę z kompanii, to i tam moi dowódcy załóg i dowódcy plutonów gdzieś tą wiedzę, co sobie sami wypracowaliśmy, będą udoskonalać po prostu w swoim kierunku. I mam nadzieję, że stosować. Mam nadzieję, że coś pozytywnego z tego może wyjść. No na pewno z tych ćwiczeń ze spajkami, no to wyszło wiele rzeczy pozytywnych, bo mieliśmy po prostu nagrania i testowaliśmy różne sposoby uciekania, różne systemy przemieszczania się, pokonywania różnych przeszkód, a oni po prostu do nas strzelali i to nagrywali. I wyciągaliśmy wnioski, modyfikowaliśmy, udoskonalaliśmy sposoby i stworzyliśmy swoje procedury. I tak samo jak oni stworzyli swoje, jak my próbowaliśmy ich wykrywać i mogli w praktyce mogliśmy sprawdzić. A to jest dla nich przydatne, bo kamery, które my mamy na czołgach Leopard 2PL są lepsze niż te, które ma potencjalny przeciwnik. A sposoby obserwacji przez czołgi są o wiele lepsze. Nawet na tych ich nowszych, najnowszych wozach. Oni nie mają takich możliwości, bo to jest po prostu wóz pod inną taktykę, pod inny system walki stworzony. Jeżeli oni opracowali sposoby, które pozwalają nam zwalczać i nie zostać wykrytym przez nas, no to tym bardziej się sprawdzi w praktycznym działaniu, tak zgodnie z ich przeznaczeniem i my daliśmy to im, oni dali nam takie wnioski nam i ta współpraca cały czas jest, a żeby było, tak jak mówię, tyle mediów, no to gdzieś to w sieci się pojawiło, no i nawet w grze jest. W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o modernizacji polskich Leopardów 2A5 do standardu 2A7PL. Jak według pana porucznika powinna wyglądać taka modernizacja? No, mam swoje zdanie, a tak jak powiedziałem, tu są zespoły eksperckie, nie będę nikomu wchodził w buty, ale pomysł na tą modernizację był też przedstawiony, była w sieci grafika, jaką WZM Poznań przedstawił. No i to jest oczywisty kierunek, że po prostu czołg Leopard 2.5 ulepszyć po prostu do tego state of the art i unieolicić na przykład, czyli dać mu co najmniej to, co jest w Leopardzie 2PL, czy tam zmiana kamer i tak dalej, ale iść jeszcze dalej, krok dalej, krok dalej, krok dalej. Także tak jak mówię, to, co na przykład pokazał Poznań, no to jest ta podstawa, ta, od której można zacząć i zadać pytanie, a co jeszcze dodać, tak, to jest to minimum. No i to jest dobry kierunek, no kierunek jest oczywisty tak naprawdę. No, kamery, APU, zmiana tak samo armaty, pod amunicję programowalną, pod amunicję kinetyczną o zwiększonym tam ciśnieniach, sile oddziaływania i tak dalej. No po prostu dostosowanie tego wozu do tego standardu CS2A7 plus jeszcze w możliwie jak największym stopniu polonizacja. No tutaj to nie ma wielkiej filozofii. W wielu artykułach i monografiach dotyczących czołgu Leopard 2 możemy przeczytać, że prędkość tego czołgu do tyłu wynosi około 35 km na godzinę. Panie poruczniku, czy tak jest w rzeczywistości? No to jest zabawna sprawa, bo tak naprawdę Leopard 2 ma możliwość
organiczną, fizyczną, tak samo jeździć do przodu jak do tyłu. Bo jest tak skonstruowany, że tak naprawdę używa tych samych podzespołów i tych samych biegów do przodu i do tyłu. To, że prędkość do tyłu jest ograniczona, to ona jest ograniczona po prostu ze względu na warunki bezpieczeństwa przez producenta, jest ograniczona w ten sposób, że blokuje po prostu wyższe biegi. Czołg do tyłu jedzie tylko przy wykorzystaniu biegu 1 i 2. I to jest związane z warunkami bezpieczeństwa, tak co sobie wymyślił producent. Jest też możliwość, żeby to obejść. Ale tak naprawdę czołg jest zdolny jechać do przodu, do tyłu tak samo. Jak to wygląda w rzeczywistości, te 35 km na godzinę, to też naprawdę każdy czołg jest trochę inny. Niektóre mają delikatnie więcej mocy, niektóre mniej. To jak z samochodem i wtedy wychodzi, że jeden pojedzie nagle do tyłu 38, inny pojedzie 32. Ale no tak naprawdę no ta prędkość cofania w terenie jest zupełnie wystarczająca. No to nawet do tego drugiego biegu, jak on jedzie do tyłu, to i tak to jest drugi bieg, to i tak jest bieg, który najczęściej czołg wykorzystuje. Taki można powiedzieć najbardziej podstawowy, najczęściej używany. Wyższe prędkości, no to tak jak mówię, to zostało ograniczone ze względu na bezpieczeństwo. Żeby czołg do tyłu nie rozpędził się do 70 na godzinę i czegoś nie przejechał. Przyszedł zatem czas na ostatnie pytania od widzów. Oto one. Sygryd pyta, czy czołg Leopard 2PL może konkurować z topowymi czołgami Rosji i czego w kwestii sprzętowej najbardziej brakuje polskim batalionom pancernym? Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to tak, może. Zwłaszcza przy użyciu amunicji DM63A1. Tutaj też nie będę się wypowiadał na temat możliwości czy tam penetracji i perforacji względem tego, jakie mają systemy obrony i możliwości opancerzenia najnowszych wozów tej Federacji Rosyjskiej, bo tu o nią konkretnie jest pytanie. Też czy możliwości czołgu T-14 i tak dalej, i tak dalej. I tego, w jaki sposób pancerz, jaki reaktywny zmniejsza, ale już nawet pociski DM33 na Leopardek 2.5 wciąż są uznawane za wystarczające, chociaż już może ktoś powiedzieć, że przestarzałe, ale wciąż one są dobrymi pociskami. A pocisk DM63 o wiele lepszy, jest jak najbardziej wystarczający, plus jeszcze amunicja programowalna i tak dalej. Bez problemu może konkurować. Jeżeli chodzi o mobilność, moim zdaniem od wszystkich ich wozów mobilność ma lepszą. Jeżeli chodzi o możliwości obserwacji, szybkości zwalczania celów, moim zdaniem subiektywnym, podkreślam subiektywnym, bo musiałbym, tak jak mówię, po kilka lat pojeździć na rosyjskich wozach, by mieć pewność, a najlepiej to w ogóle mieć 100 żyć i stoczyć 99 walk na jednym i na drugim wozie, żeby mieć jakąś tam większe kompetencje, się powiedzieć, ale no, zmiany konstrukcyjne, po prostu system taktyki walki w pojedynku, powiedzmy jeden na jeden, sprawia, no, że te czołgi zachodnie są lepsze, mają większą masę, bo mogły mieć po prostu większą masę, dlatego też mniej ograniczeń. No i technologie też są inne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te technologie, to nawet do cerownika termowizyjnego swojego, do Sosna-U, przecież Rosjanie musieli importować elementy francuskie, bo nie mają kompetencji pełnych, żeby tworzyć termowizory. Dużo zaplecza na Ukrainie zostało technologicznego. To są, moim zdaniem, pomijając możliwości takie jak fizycznie pancerz, fizycznie możliwości pancerza i fizycznie możliwości penetracji armaty, gdzie to są rzeczy, tam można powiedzieć, dla ekspertów, analizy, niektóre są przekłamane i tak dalej, to cała ta otoczka użytkownika, obserwacja, szybkość celowania, zwalczania celów, wykrywania, tak jak mówię, też tej sygnatury termicznej, co fizycznie sprawdziłem i po czym się podpisuję, bo fizycznie to robiłem, porównywałem te wozy, jest lepsza w naszym wozie. Sam rozmiar peryskopów, nawet w te 90M od środka, można zobaczyć zdjęcie, jakie możliwości obserwacji przez zwykłe peryskopy posiada dowódca, gdzie zostało to dużo lepiej zrobione niż w czołgu T-72. Ma tam niby tą obserwację dokrężną, ale wciąż są gorsze. W Leopardzie 2.4 z lat 80. są świadomość sytuacyjna dowódcy jest o ogrom lepsza. Tam są nawet takie szczegóły, jak się właz otwiera. Tam, żeby dowódca sobie właz otworzy, żeby to sobie nie dość demaskuje wóz, bo właz jest z przodu, to żeby widzieć do przodu, to się musi, to mu właz zasłania, on musi całkiem na zewnątrz
wyjść z tego wozu. No tam dowódca tak naprawdę nie jest od prowadzenia obserwacji w sposobie, w systemie walki wozów rosyjskich czołgów. Dlatego masz dwa razy szybciej, nawet fizycznie, dwa razy częściej wchodzisz w dany sektor, możesz dwa razy większy wziąć i tak dalej na czołgach zachodnich. No te peryskopy nawet. No tutaj na przykład niesamowicie ma to Abrams zrobiony. Abrams SEP-2, z którym miałem trochę do czynienia, to ma na przykład jeszcze lepiej peryskopy rozwiązane u dowódcy, gdzie ta baszta, tak naprawdę peryskop styka się z peryskopem i on widzi, siedząc w środku, tak jakby miał głowę na zewnątrz, dookoła wozu, widzi wszystko. No poza naprzód, bo tam Krofs przeszkadza takiego, ten cały zespół do sterowania i karabinem 50-ką mu przeszkadza, no ale podobnie przeszkadza w Leopardzie 2.4 i w Leopardzie 2.pl celownik Perry, który też jest przed dowódcą. W Leopardzie 2.5 jest to poprawione, bo jest z tyłu. No ale z drugiej strony teraz celownik z tyłu w Leopardzie 2.5 zmniejsza widoczność na lewą stronę delikatnie, bo karabin z lewej strony. W Leopardzie 2.4.pl też zmniejszało, ale ten karabin był tak z tyłu i po lewej, ja tu jest totalnie na lewo i na przykład ja potem poznaję, jak mam nowego dowódcę Plutonu, jak on sobie planuje walkę i idzie od razu do kierowania ogniem, na przykład w obronie i daje sobie stanowisko na środku szykowania Plutonu, to już wiem, że no trochę musi jeszcze pojeździć. A jak widzę, że po lewej stronie, to wiem, że on już trochę strzelał, już coś wie, bo jest świadomy tego, że na lewą stronę karabin przeciwlotniczy MG3 ogranicza mu widoczność, dlatego się ustawia na lewej stronie, żeby lepiej widzieć swój Pluton i mieć go po prawej. Ale tak, są lepsze. Moim zdaniem pod tymi względami, pomijając możliwości ogniowe, tak, to, że oni mają pepeki, ale fizycznie rzecz ujmując, tak, pancerz i penetrację, bo tutaj to są informacje, gdzie się sprzeczają, niektórzy zawyżają, zaniżają i tak dalej, do których nie można mieć pewności. Pomijając te dwa, to pozostałe czynniki sprawiają, że w 99% przypadków i zadań, i tego jak chciałbym działać, i tego właśnie jak w środku jest ta ergonomia, żeby na sobie mapę rozłożyć i żeby działać, i tego co może robić dowódca, to wybrałbym czołg konstrukcji zachodniej. To nawet jest taki głupi temat jak obsługa karabinu sprzężonego. W czołgach z rodziny T-72, T-64, w czołgach tych trzy załogowych, dowódca obsługuje karabin dla działanowego. I jak się zatnie czy coś, dowódca jest wyłączony cały czas. Dowódca to ma dużo mniejsze znaczenie. Tak czasem jeżdżąc na czołgach T-72 miałem wrażenie, że dowódca jest tylko od radia i od koordynacji załogi, a tak naprawdę od tego, co się dzieje na polu bitwy, zwalczania celów, to tylko jest działanowy. A w czołgach zachodnich masz i dowódcę i działanowego, masz dwa razy więcej. Możesz zwalczyć z dwoma przeciwnikami dwa razy większą ilością naraz. Użytkownik Gancegal pyta, na jakie aspekty taktyczne w szkoleniu kładą nacisk i dlaczego? Największe wady i zalety samego Leoparda oraz jednostek, na wyposażeniu których jest, z perspektywy potencjalnego konfliktu. Ojej, tu też nie mam kompetencji, żeby się na czym wypowiadać. Mogę być tylko sobie pododziale. No, jeżeli chodzi o aspekty taktyczne w szkoleniu, na co kładą nacisk i dlaczego? Przełożenie patrzył nieraz na inne rzeczy. Ja jako czołgista i z tego, jaki mam pododdział i na jakim sprzęcie, to właśnie staram się jak maksymalnie wykorzystać możliwości, jak najwięcej strzelań, jak najwięcej poligonów, jak najwięcej taktyk zgrywania tego i na to wyszkolenie bojowe, plus jeszcze rozpoznanie, gdzie cały czas właśnie zajęcia, żebym potrafili rozróżniać sprzęty potencjalnych przeciwników. Mam zdjęcia, mam nagrania, jak wyglądają w celownikach, jak wyglądają w celownikach termowizyjnych. Ja na to kładę nacisk, plus jeszcze rozszerzam te szkolenia, dodatkowe rzeczy i też mam takie po prostu etapy. Na przykład mam takie szkolenia, że działaliśmy najpierw tak jak każdy, później działaliśmy, że wszystko szło przez radio i na przykład rozkaz szedł przez radio, dowódcy plutonów, załóg musieli sytuację sobie wrysować siedząc w czołgu przez radio. Teraz dochodzę do takiego, a w wyniku awarii radia, albo jak jest łączność zakłócona, to teraz jestem na tym etapie, że ćwiczymy dowodzenie i testujemy różne właśnie w przypadku bez radia, czy przez dowodzenie manewrem, czy chorągiewki i tak dalej. A później będę jeszcze to rozszerzał. Także ja na to kładę, no ale są pewne rzeczy, które wynikają z po prostu z przepisów, z tego jak jest doktryna, z tego jak wygląda program szkolenia, które też realizujemy i przełożone też czasem może być inną wizję i stawiać na inne rzeczy, tak? Także to u mnie to wygląda. Wady, zalety.
jednostek na wyposażeniu z perspektywy potencjalnego konfliktu. Za mało mam wiedzę o tym, jakby miał wyglądać potencjalny konflikt, wady i zalety, bo to wszystko zależy od sytuacji. Może być sytuacja, że ma same zalety, że same wady. Na tym polega mądrość dowódców starszych stopniem i funkcjami ode mnie, żeby tworzyli takie sytuacje, że gdzie mam więcej tych zalet, żeby mój sprzęt, żeby wykorzystali mnie i mój pododział i potencjał mojego pododziału maksymalnie w taki sposób, żeby wykorzystać zalety z posiadania tego sprzętu, a nie jego wady. No to wady i zalety ogólnie mówiąc są oczywiste, no wiadomo. Największą zaletą to jest wytrzymałość, siła ognia, tak, mobilność, te podstawowe trzy, które są po prostu zaletą czołgu. A szczegółowe zalety, no to już te porównania, no to już się o tym wypowiadałem. Także tu nie będę się rozwijał. I na zakończenie dwa pytania od użytkownika Bartek Jerzy. Jakim uzbrojeniem indywidualnym powinni dysponować czołgiści? Pistoletami, pistoletami maszynowymi, subkarabinkami? I kolejne pytanie. Czego życzyć polskim czołgistom na najbliższe lata? Jakim uzbrojeniem indywidualnym? No miałem z tego zagwozdkę, bo my stosujemy pistolety maszynowe PM98, które są na 9 mm, czyli na typowy, standardowy parabellum. Ja jestem zdania, ale tak jak powiedziałem, nie mam pełnej wiedzy i pełnych kompetencji, żeby się powiadać, więc to jest takie moje subiektywne odczucie, że amunicja 9 mm po prostu to jest jak broń ostatniej szansy po opuszczeniu wozu, że powinniśmy mimo wszystko mieć broń przystosowaną do strzelania amunicją trochę mocniejszą, no chociaż to 5,56. I są niektóre jednostki, które mają na przykład na wyposażeniu załóg, karabinki mini beryl. Najchętniej to ja bym wymyślił coś nowego specjalnie dla czołgistów, czyli małą poręczną broń, ale na większą amunicję. Coś, co wyglądałoby jak P90, który subiektywnie rzecz ujmując ma taki kształt, że on jest super, by pasował jako wyposażenie załogi, też ma właśnie inny kaliber. No ale to wiadomo, to trzeba by ujednolicić. Tutaj nie mam kompetencji. To pewnie musiałby być amunicja taka sama jak w innych, logistyka, eksperci, produkcja. To jest tak jak mówię, tylko moje życzenie. No ja uważam, że po prostu broń 9 mm to jest trochę za mało już teraz. A czego życzyć polskim czołgistom na najbliższe lata? Zdrowia. Żeby sprzęt nowy przychodził jak najszybciej, jak największej ilości, żeby po prostu czuli się może trochę, no że na tym lepszym sprzęcie, tak, że jest na modernizacji i tak dalej, trochę się to może wiąże z tym pytaniem o tą jeżdżącą trumnę, żeby oni po prostu też wchodząc do bitwy mogli mieć ten sprzęt najnowszy, no żeby to szło sprawnie, te Abramsy, żeby przyszły sprawnie w jak największych ilościach i tak dalej. No właśnie. Ale to służbowa, tak naprawdę czego życzyć? To są ludzie, tak jak my wszyscy, czego życzyć polskim czołgistom? No zdrowia po prostu. No właśnie, czołgi M1 Abrams znajdą się na wyposażeniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Jaka była reakcja pana porucznika, gdy w lipcu ubiegłego roku ogłoszono chęć pozyskania 250 wozów tego typu? No, taka jak w większości czołgistów, którzy mają na to służyć. No, wszyscy się z tego powodu bardzo cieszymy. I największym powodem, moim na przykład subiektywnym, jest, nie chodzi o to, że jaki to jest czołg, w sensie, że to jest Abrams i tak dalej, z takimi możliwościami, tylko że to będzie sprzęt nowy, że to będzie sprzęt dla nas rewolucyjny. Że nie mówię, że to będzie szok, no i że się niektórzy nie mogą doczekać, ale będzie. A przede wszystkim dostając nowy sprzęt, i nie ma czegoś takiego, że jakaś sprzęt, część jest na przykład, tak jak mówię, z 85, 86 roku i trzeba będzie myśleć, żeby ją wymienić, tylko po prostu zacznie się pisać swoją historię na tym sprzęcie, wpisze się jako załoga od początku i nie ma tego nawisu po tych poprzednich użytkownikach, tak jak, to jest tak z dostaniem używanego samochodu, a to będzie sprzęt nowy, wszystko będzie działać, wszystko będzie dostosowane i to sprawia, że żołnierze po prostu niektórzy no to bardzo, bardzo entuzjastycznie do tego podchodzą. Ja sam się z tego cieszę, bo po prostu no brakuje nam tych czołgów. Ogólnie jako armii, to tak jak mówię, no to też nie jestem ekspertem, nie mam tego kompetencji, no ale to wydaje mi się, że każdy dostrzega, no że potrzebujemy tak nowych czołgów. A tu jest po prostu mowa o czołgu state of the art,
czyli tak naprawdę żołnierz, który dostanie taki wóz, to on będzie miał świadomość, że no to jest najnowszy, tak? Być może najlepszy, najlepszy jaki jest. I on jest mój, ja na nim służę, ja na nim się szkolę, ja jestem gość, tak? To jest taka samorealizacja. Myślę, że o tym myślą ci, którzy by jeździli na tym wozie. No, zdecydowana większość, bo na pewno znajdzie się też takich, którzy nie chcą nowego sprzętu, bo to jest po prostu więcej roboty. A tak w każdej pracy. Czy miał pan porucznik do tej pory możliwość kontaktu z Abramsami, na przykład podczas wspólnych ćwiczeń z żołnierzami amerykańskimi? Tak, cały czas. Cały czas i to nawet wspólne ćwiczenia, mieszane składy i my to realizowaliśmy jako pierwsza brygada, najczęściej w Orzyszu, gdzie brygada wystawia po prostu ten EFP i tam z Amerykanami stacjonującymi mogliśmy razem działać, mieć razem wspólne ćwiczenia, porównywać swoje sprzęty, nie tylko czołgi, ale też wyposażenie indywidualne, bliżej się poznać. Także no miałem taką możliwość. Dlatego też są pewne rzeczy, które widzę, wady, zalety pomiędzy różnymi konstrukcjami, mimo że oni mieli ten sprzęt właśnie generacyjnie lepszy, bo tam na SEP-2 byli z tego co pamiętam, ci z którymi ja na przykład najczęściej tam mogłem pojeździć, ale są pewne też rzeczy konstrukcyjne, coś co oni mają i rozwiązuje wiele moich problemów, które nie pozwalają mi spać i są też pewne rzeczy, które ja mam, a oni by chcieli mieć na swoich wozach. Ale to mieliśmy taką możliwość i myślę, że teraz jeszcze jak dostaniemy te wozy, to cały czas od tego zaczniemy. Na pewno będą porównania. I dlatego to też jest fajne, że wielu załogatów jeździło kiedyś na 7.2 czy na Petku, później przesiadło się na Leoparda, a teraz jeszcze się przesiądzie na Abramsa. I to daje taką szerszą perspektywę tego, jak możliwości wozów i wielu przemyśleń. A ja to miałem taką, no nie chcę się chwalić, ale no na wielu wozach służyłem, nie tylko na służyłem, no jeździłem, miałem możliwość się zapoznać, pooglądać, dotknąć, polizać, tak powąchać, strzelić, nie tylko na tych, co są na wyposażeniu naszej armii, bo korzystałem ze każdym, jak tylko miałem okazję, to się pchałem, żeby skorzystać i uważam, że to ma pozytywny wpływ, zwłaszcza dla kogoś, kto jest dowódcą załogi i to się przydaje, tak? To jest pozytywne doświadczenie zwiększające wartość pojemu takiego dowódcy. Jeżeli chodzi o ochronę, ciężko chyba cokolwiek zarzucić Abramsowi. Nowoczesny pancerz, minimalizacja osłabionych obszarów czy odizolowane magazyny amunicji to ogromne atuty tego wozu. Oczywiście. Do tego, co wymieniłeś, bezsprzecznie no nie można nic zarzucić. Same rozwiązania konstrukcyjne i tak dalej są naprawdę zoptymalizowane pod przeżywalność załogi. Wóz jest sprawdzony w boju, dopracowany, rozwojowy. To nie jest nawet ten sam wóz, co był w latach 80., tylko przez tyle lat też był rozwijany. Zresztą to samo było z Leopardem. Co do technologii pancerza, jak to wchodzi, grubości i tak dalej, no to też wkłady Nera i tak dalej, różne są stosowane. W SEP-ie 3 ma być nowy pancerz, ma być powiększony. No na pewno będzie cięższy, bo sam fizycznie widziałem, jak jeździli na Abramsach też, bo sam się o to po prostu zapytałem, mieli obciążniki takie przyspawane z przodu i na policzkach wieży i się zapytałem ich dlaczego i oni właśnie wytłumaczyli, że to jest sztuczne obciążenie, żeby sprawdzić jak wóz dodatkowym, jak będzie zwiększony pancerz, jak się wóz będzie zachowywał, więc tutaj nie ma co zarzucić, no ale mimo wszystko ma osłabione strefy, ma jedną wielką moim zdaniem wadę. Co chodzi o to, że wóz też był przez inżynierów delikatnie w inny sposób pomyślany i tutaj można sobie fajnie to zobaczyć, jak struktura kadłuba jest zrobiona inaczej. O czym mówię? Czołgi na przykład rosyjskie, czy tej radzieckiej myśli technicznej, pancerz miały kładziony na górną płytę. Na górną płytę pancerza i dolna płyta była słabo pancerzona, albo nieraz prawie, że w ogóle, ale była bardzo mała. Czołg na przykład Leopard, który był czołgiem, który miał właśnie być bardzo mobilny i w terenie działać i też narzucać wysokości, on ma pancerz ustawiony w taki jakby clean, ale gdzie górna płyta ma wkład w środku balistyczny i dolna płyta ma wkład balistyczny, a górna płyta jest tak jakby łamana i ten odcinek, gdzie jest pod kątem ustawiona płyta górna, jest bardzo mały.
Jest praktycznie tak, jak jest was kierowcy, tylko jeszcze w lewą stronę, tak? Czy tam, gdzie siedzi kierowca, i w lewą stronę. To jest taka szerokość, jeszcze w odczołgach 2,5 w górę i 2,5 jest też jeszcze przesłonięta od góry. A w czołgu Abrams na przykład poszli w taki sposób, że jest dolna płyta, jest w podwoziu od frontu zasadniczym takim elementem do pancerzenia tego, który czołg eksponuje głównie podczas walki, który ma przyjmować uderzenia, i jest wkład jest dlatego tylko na dolnej płyty, od jednej strony. No to pozwoliło z jednej strony dać więcej tego wkładu, więc jest grubszy, tak, ma większą, no ale górna płyta jest niesamowicie wielka. Jest prosta, jest niesamowicie wielka. Ona jest tak wielka, że tam załoganci się kładą. Ona jest dwa, jak nie dwa i pół raza większa niż w Leopardzie i nie jest od góry osłonięta wieżą. I na płaskiej powierzchni to lepiej się sprawuje, bo trzyma ten swój kąt. Problem jest taki, że czołg działa w terenie, on nie cały czas nie stoi zawsze na płaskiej powierzchni. I teraz wystarczy, że tył czołgu jest delikatnie wyżej i ten kąt już nie jest taki i nagle pojawia się ogromna, osłabiona strefa na środku czołgu. No i to są po prostu pewne rozwiązania, dlatego też mówię, nie można mówić, że jeden czołg jest gorszy lub gorszy, bo to wszystko zależy od sytuacji. I to jest wniosek dla dowódców wozów, jak oni mają zajmować stanowiska, przygotowywać je, żeby unikać tego, żeby wóz był pochylony do przodu, tak? Czy żeby tył wozu był wyżej, żeby nie eksponować tej strefy. I to jest coś, gdzie znajomość właśnie wozu, gdzie znajomość wozu, znajomość sprzętu jest właśnie tutaj na przykład kluczowa w szkoleniu dowódców załóg, żeby oni mieli to z tyłu głowy, że jak mają możliwość, to nie ustawiać wozu w ten sposób. No to jest, ale to są, tak jak powiedziałem, pewne rozwiązania, które jak od początku wóz był projektowany i tak dalej, są ulepszane, są osłabiane, są, się z tym walczy, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. No, w Leopardach na przykład 2.7 można zobaczyć, czy SRV-122 i tak dalej, przód pancerza w podwozie został dopancerzony, no, ale i ta górna płyta też została dodatkowa. I może to jest rozwiązanie, jeżeli oni tego nie dodadzą, to wierzę, że dlatego, że eksperci, którzy mają wiedzę większą niż ja, uznali, że nie ma potrzeby przeprowadzić sobie analizy i tak dalej, albo może coś tam wymyślili. Nie wiem, zobaczę, dotknę, to będę miał o tym bardziej ugruntowane zdanie. No, ale to nie zmienia faktu, że wystarczy tutaj, nie wiem, Tomek mógłbyś wstawić zdjęcie, no ta powierzchnia jest dużo większa, tak, a tam jest tylko jedna płyta pancerna, nie ma nic więcej. Tam jest tylko właśnie ta płyta kadłuba. Zdjęcie na pewno wkleimy. A jak wygląda sytuacja z sygnaturą termiczną czołgów M1? Przeszukując różne źródła, możemy natknąć się na skrajne opinie w tej materii. No, na Orzeszu sprawdzaliśmy to z kolegami, z sojusznikami. Oni też byli ciekawi, chcieli sobie to zobaczyć. I teraz jest gorzej. Dla czołgu M1, w zależności w jaki sposób jest ustawiony. Od przodu różnica jest prawie że żadna. Problem jest taki, że podczas jazdy za wozem jest bardzo jasno. Tak jakby nawet nie sam wóz, ale widać tą ciepłą strugę, tak jakby kometa ciągnęła czasem sam ogon. Jest problem taki, że na postoju jest dużo cieplejszy, no i on tego ten silnik jak ma zapalony i jak on długo stał w jednym miejscu, to nawet miałem wrażenie, że tak jak w szybkich i wściekłych były LEDy pod samochodami, taki tuning, to w kamerze termowizyjnej trochę tak to wyglądało i tak samo od boku bardzo się nagrzewało. A co do skrajnych opinii, też się dziwiłem, bo widziałem różne analizy, widziałem też, jak Damian pokazywał zdjęcia i tak dalej, dlaczego jest skrajnie. Nieraz tu wygląda, że ten jest bardziej widoczny, że ten jest gorzej widoczny, a na innych zdjęciach jest inaczej. Czy to są warunki atmosferyczne, się zastanawiałem. No i wymyśliłem taki sposób i sugeruję tutaj, jak ktoś sam sobie na własną rękę porównuje, porównywać gąsienicę. Ale nie tego, jaka jest sygnatura cieplna, tylko czy zdjęcie nie jest zmanipulowane i czy jest w takich samych warunkach prowadzone, ponieważ gąsienice na wszystkich czołgach, które na przykład mają nakładki, nagrzewają się podobnie i one zawsze się nagrzewają. I teraz porównując zdjęcie jednego wozu, sygnatury termicznej i drugiego wozu, to najpierw proponuję przyjrzeć się gąsienicom, czy są tak samo nagrzane, bo jeżeli są różnie nagrzane, to już albo zdjęcie jest zmanipulowane, albo warunki są inne, albo jeden wóz jeździł dłużej. Żeby porównywać i mieć jak najbardziej obiektywną tutaj opinię, to trzeba znaleźć takie zdjęcia, że one mają podobnie nagrzane gąsienice, podobnie są widoczne, podobnie są jasne, bo wtedy wiemy, że są na takich samych warunkach zrobione. No i tutaj powiem, no tak, czołg Abrams delikatnie gorzej wychodzi, no jest też ten problem z tą turbiną,
Nie mówię tutaj o sygnaturę termiczną, tylko ona ma jedną zaletę. Na postoju jest cicha. Naprawdę tam wielu narzeka, że ona wyje i tak dalej. Nie, na postoju ona jest cicha. Jest... Nawet aż byłem w szoku, że miałem wrażenie, że ten wóz, nie po... mając włączoną tą turbinę, na postoju on nie potrzebuje jakiegoś maskowania akustycznego, niesamowitego i tak dalej, tak jak jest, że APU jest dodane w Leopardzie. Problem jest taki, że on jej nie może zgasić. W Leopardzie, a jak ją zgasi, to ją bardzo długo zapala. Na przykład na Narodowym, jak na pokazie 15 sierpnia byłem, no to tam gasili, zapalali, to wiedziałem, że jest różnica, ale to już sobie fizycznie sprawdziłem, sobie odpaliłem stoper i tam wyszło około 17 sekund, jeżeli zakładając, że dobrze start i stop nacisnąłem, zanim kierowca zaczął, dał znak, że może przemieścić ten wóz, no ale to jest problem, bo teraz tak, stoi wóz na przykład, powiedzmy, czy jest na ubezpieczeniu, czy na takiej, powiedzmy, zasadzce, czy coś. I jak Leopard zgasi silnik, nawet jak nie i sobie prowadzi obserwację, tak on ochłodzi się i tak dalej. I to samo zrobi Abrams, zgasi silnik i tak dalej. Nie? I teraz nagle zostanie wykryty. No to trzeba się ewakuować, trzeba zapalić motor i uciekać, tak? Czy zjechać do tyłu ze stanowiska. W Leopardzie motor start, zapalony, jadę. A w Abramsie będziesz czekał, będziesz czekał, będziesz czekał, będziesz czekał, żeby móc jechać. I to jest wada. No i teraz tak, on no nie dla przez to no nie zgasi tej turbiny. On siedzi z tą turbiną włączoną. Właśnie między innymi z tych powodów. No i on się przez to też grzeje. APU w Leopardzie 2PL i w Leopardach 2.7 i te, co mają wyposażone agregat, też jest po to, że właśnie nie będzie musiał zapalić tego motoru, tak jak wcześniej już mówiłem, i nie zdradzać swojej pozycji. No ale to ta sygnatura termiczna podczas jazdy, czy w większości sytuacji nie ma jakiejś niesamowitej dużej różnicy, że pod tym względem. Różnica jest za to przy czołgach T-72 i PT-91. Tam jest gorzej i nikt mi nie powie, że nie, bo tak jak mówiłem, chłopaki nagrywali na spajkach, na kamerach tą samą drogę tego samego dnia. Najpierw pojechaliśmy na Leopardach 2, później pojechali na PT-91, oni to nagrali, myśmy to później oglądali i wykonali próbne strzały, no i oni obiektywnie, fizycznie sprawdzając, stwierdzili, no, że jest na tych czołgach T-72 dużo gorzej, w sensie, że ta sygnatura jest dużo na niekorzyść czołgu T-72. Zarówno M1, jak i Leopard 2 dysponują nowoczesnymi przekładniami i silnikami o mocy 1500 koni mechanicznych. Wraz z rozwojem oba wozy zwiększały swoją masę. Czy możemy zatem założyć, że ich mobilność na drodze i w terenie jest taka sama? W terenie nie jest taka sama. Na drodze jest zbliżona, ale w terenie nie jest taka sama. Pewnie już bardzo długie jest to nagranie, także nie będę się rozwijał. Także tutaj powiem i się podpisuję. Wykonany został test, wyścig. Po prostu został wykonany wyścig w terenie, łatwiejszym i w terenie ciężkim. I przewaga mobilności... Im trudniejszy teren, znaczy przewagę ma cały czas Leopard i to wyraźno, ale im teren bardziej trudny, tym jeszcze większa, jeszcze wyraźniejsza jest przewaga Leoparda. No i tutaj po prostu Leopard, no jeżeli chodzi o tą mobilność, mają dużo, dużo, jest dużo lepszy pod tym względem. I to nie można patrzeć, że most taka sama, ale tutaj wiesz, i rozstaw kół wchodzi, zawieszenie, ale to wynika z pewnych kompromisów konstrukcyjnych i z tego, gdzie stawiało się na mocniejsze, a słabsze, jak sobie projektując wóz, jakie wymagania wojsko stawiało i tak dalej, jaki miał zamysł walki. I to z czasem pewne rozwiązania do tych lat 80. mimo ulepszeń dalej, one dalej mają wpływ nawet teraz na to. No i dlatego no tu Leopard ma tą mobilność wyraźnie większą, a w ciężkim terenie podczas wyścigu, no on Abramsa zdeklasował, tak? Leopard 2.5, Abramsa SEP 2, no zdeklasował, to no, chmura kurzu została za nim, taka jest prawda. No na ćwiczeniach w natarciu, jak razem jedziemy, to też pół gazu, bo się szybciej napędza, ale to nie znaczy, że ten wóz jest lepszy. Po prostu jest coś za coś. W jednym i w drugim siła ognia, mobilność, ta wytrzymałość, odporność jest na dobrym poziomie. Po prostu jeden ma mocniejsze punkty w innych miejscach, bo został trochę delikatnie skonstruowany, delikatniejsze inne były priorytety, wymagania i tak dalej. Ale w jednym i drugim wozie nie ma co się przyczepiać do mobilności. Jeden i drugi wóz pod względem mobilności jest bardzo dobry.
No a moc 1500 koni. Chcielibyśmy mieć więcej i każdy chciałby mieć więcej, ale jest tu ograniczenie i ono nie wynika z konstrukcji silnika. To trzeba jasno o tym powiedzieć, tylko z przykładni. Na przykład w czołgu Leopard 2 motor to można rozkręcić tak naprawdę do ponad 2000 koni, a on nawet mógłby funkcjonować prawie mając 3000 koni i mógłby funkcjonować sprawnie, ale nie wytrzyma tego przekładnie. To jest limit tak naprawdę technologiczny, który ogranicza jako taki główny czynnik, jaka ta pierwsza ściana, która ogranicza możliwości po prostu tutaj zwiększenia mocy w wozach. To jest właśnie przekładnia, technologia przekładni, to jest ten limit, nie? Ja mam na przykład w kompanii jeden wóz, który ma mocy prawie 2000 koni, dlatego że w silniku po remoncie nie zmieni nastaw tam listwiskowych pomp paliwa i jest tam moc delikatnie, no nie delikatnie, wyraźnie większa. I po prostu tutaj motor może jeszcze więcej mocy przyjąć i turbina w Abramsie też. Na pewno jestem przekonany, że też bez problemu mogłaby obsłużyć większą moc, ale po prostu żywotność, awaryjność przekładni na to nie pozwoli. Jedną z zalet Leoparda w stosunku do M1 jest możliwość głębokiego brodzenia i pokonywania przeszkód wodnych po dnie. Panie poruczniku, czy w obecnych czasach umiejętność ta wciąż jest tak istotna? Z odczucia mojego subiektywnego na moim poziomie jest bardzo istotna. Abrams też ma Deep Water Fording Kit, tylko problem jest taki. Na przykład w 2018 roku na ćwiczeniu działałem jako opfor dla batalionu niemieckiego i kompanii norweskiej. To było w Świętoszowie, w Świętoszowie i Żaganiu na obu poligonach, bo pokonywaliśmy rzekę Kwisę, gdzie stan wody był dość wysoki, bo prawie że do wazów, i pokonywałem tą rzekę z marszu. I ja to wykorzystywałem. Wykorzystałem to po to, żeby też przemieścić się pomiędzy poligonami, żeby ich objechać. Nawet na każdym poligonie gdzieś jest jakaś rzeka i chodzi o to, że ta możliwość jest cały czas się przydaje, bo ona po prostu zwiększa mobilność, ale nie w mobilność w ujęciu terenowym, tylko taką, można by powiedzieć, niezależność, autonomiczność tego wozu, że nawet mała rzeczka, no, możemy pokonać z marszu. Do poziomu wazu w Leopardzie to 2,2,5, a tak naprawdę delikatnie więcej, bo tu chodzi o to, żeby fala nie była ślinna do środka, to z marszu bez żadnego przygotowania sprawny wóz zaciąga hydraulikę, centralna pompa hydrauliczna nabija odpowiednie ciśnienie, tam powiem wyżej tych 150 czy 170 się wyłączy, wóz przejeżdża przez wodę, przejechał, wyłącza, a podczas forsowania przeszkody cały czas może nawet strzelać, tak? Jest po prostu tutaj niezależny, tak samo wystarczalny pod tym względem i można wykorzystywać, rzeczka cię nie zatrzyma, możesz gdzieś tam jakiś teren trudniejszy, gdzieś tam jakaś rzeczka, żeby przeciwnika objechać, gdzieś przejechać, nie musisz tego myśleć, tak odchodzi ci tutaj, tak masz po prostu tą większą możliwość, a nie wymusza to tego, że musisz most mieć za każdym razem ze sobą, tak ciągnąć, czy jakieś inne pododziały, czy jakąś logistykę, czy jakieś inne pododziały inżynieryjne. Nie musisz tego ciągnąć, możesz działać sam, tak? Teren możesz sobie delikatnie więcej pozwolić, masz trochę więcej możliwości, tak? Bo nie musisz tych rzek objeżdżać. Gdzieś mosty nie mają nośności, ale to możesz przez rzekę przejechać. Tak jak na przykład jest w Forzyszu, jak pokonywałem przecież przejeżdżając na przykład przez poligon w Orzyszu, to wykonywałem rajd, tam jest taki daleko oddalony już pod jeziorem, nazywa się ośrodek chyba tam rozpoznawczy, jakoś tak się nazywa, i jest taki moment, że jest most i rzeka i trzeba przejechać przez rzekę, bo most nie wytrzyma, i ja tam czołgami dojechałem na sam koniec, mogłem i trzeba właśnie czołgami przejechać po rzece, i tu z Abramsem może być problem, bo nie można zamoczyć za bardzo tej turbiny. No on ma tą możliwość, jak się mu zamontuje to zestaw, tylko że to jest czas, tak, montażu tego zestawu, i ten zestaw umożliwia pokonanie przeszkody do tej wysokości, którą Leopard pokonuje z marszu. A tutaj mówimy, a Leopard dostanie komin i 4 metry i pod wodą jedzie. I 4 metry głębokości i pod wodą może pod nie przejechać. No także to myśmy o to zresztą to niedawno trenowali. No i jest to możliwość, ale tak jak powiedziałem, to jest coś za coś. Kosztem na przykład przeniesienia i cały system walki, cały system logistyki będzie musiał z Abramsa zostać przyjęty z amerykańskiego, przeanalizowany, przerobiony, tak jak to i dostosowany do nas. Pewne rzeczy trzeba będzie zmienić. I czy to jest wada? No nie, bo to czołg jest warty tego, tak?
czołg jako ten główny element w tego systemu walki jest warty tego, ma tak duże możliwości, jest tak dobry, że całą tą otoczkę, żeby zapewnić mu warunki do walki, warto zbudować dla tak dobrego sprzętu. Zresztą Amerykanie zrobili u siebie coś takiego, że na sprzęcie towarzyszącym kołowym, który ma silniki, które mogłyby na benzynie czy na ropie jeździć, zmieniły, żeby ujednolicić na naftę i o połowę zmniejszyli resurs tych silników przez to. No jest to wada, ale zrobili to, ponieważ było warto, tak? Sprzęt, jego możliwość jest tak dobry, że warto. No i my będziemy musieli pewnie zrobić to samo. No ale to pokonywanie przeszkód wodnych no, dawało mi po prostu większą taką autonomiczność, niezależność. I teraz na przykład jeżdżąc na leopardach, to będę musiał dużo rzeczy, na Abramsach będę musiał dodać dodatkową rzecz i zgryźć ten orzech, że rzeki mają takie już inne już znaczenie i albo most, albo coś. No to dojdziemy do tego, wypracujemy, zobaczymy jak to zrobili sojusznicy, wyciągniemy swoje wnioski. A jak pan porucznik ocenia siłę ognia czołgu M1? No, siła ognia jest wspaniała. No. To zależy w porównaniu z czym, czy z Leopardem 2. Możemy powiedzieć porównywalna i teraz ktoś powie, czy gorsza, czy lepsza. No, to zależy się od amunicji, kto jaką ma amunicję. Jeżeli my dostaniemy amunicję tutaj ostatnią wersję, czyli oznaczoną A4, no to ta amunicja jest świetna. Tam penetrator jest niesamowicie długi, tam chyba prawie do 5 kilo masa jego urosła, także nic mu tutaj nie brakuje. Oprócz tego też amunicję programowalną ma taką samą jak DM11. Ona jest praktycznie, działanie jest identyczne, a to jest świetna sprawa, także nic mu nie brakuje, a przede wszystkim ma ten karabin 50. Dowódca też może angażować się bezpośrednio, nie zabierając armaty, nie zabierając działonowemu jego chleba, tylko ma swój karabin. I to jest bardzo, to jest rzecz, którą mi na Leopardzie brakowało. Na przykład, taki podam przykład, może ktoś, nie wiem, czy ze Świętoszowa, czy z Rzekania, czy cokolwiek, ktoś ma jakiś lepszy pomysł na to, to proszę, niech napisze w komentarzu, sprawdzę fizycznie, zastosuję. Ja testowałem różne sposoby, no i wybrałem na razie jeden. O czym mówię? Przejeżdżając na przykład przez las z czołgami. I czy taki teren powiedzmy dość na krótkie odległości, bardzo krótkie odległości, tak, przez jakieś drogi leśne i tak dalej. No i teraz jak ubezpieczyć te wozy? Armata tutaj jest nieprzydatna, nie pokręcisz między drzewami. Tam działonowy to patrzy raczej tylko, żeby armatą w drzewo nie przywalić. Jak ubezpieczyć wóz? No karabinem zewnętrznym, ładowniczy do MG3 i ubezpiecza. I teraz tak, masz go po lewej stronie. Jak masz armaty do przodu, no to tylko lewą stronę ubezpieczysz, a prawą jak? Przecież nie obróci ładowniczy na prawo i nie będziesz szlał głową nad dowódcą. Realizowałem to w ten sposób, że co któryś wóz ma armatę z tyłu i wtedy ładowniczy ląduje po prawej stronie od wozu i kryje prawą stronę. Wtedy kryje lewą i prawą stronę i osłaniam wozy tym karabinem przeciwlotniczym, który dobrze się do tego nadaje, naprawdę się dobrze do tego nadaje. Ale zawsze to muszę myśleć o tym, że co któryś wóz armata do tyłu i tak dalej i musieliśmy to przećwiczyć, się tego nauczyć. A tu nagle w Abramsie jest trzeci karabin, ma go dowódca i problemu nie ma. Oprócz tego nie jest to któryś wóz, tylko wszystkie mogą mieć armaty w kierunku, który się mu stali, a niezależnie dowódca na przykład na prawą stronę, a ładowniczy na lewą stronę ma sektor i osłania wóz podczas przejazdu przez las. A dodatkowo no i też dwa razy więcej jest tych sektorów pokrytych, więc jest dwa razy lepiej, bo cały czas wchodzi ten dodatkowy karabin, no i to jest świetna sprawa. I tak jak powiedziałem, coś za coś, tak, w Leopardach niektórych dla Kataru dodali na przykład, tylko że to jest karabin o trochę innym zastosowaniu, no mnie się do tego nadaje, a to co ma Abrams, no to świetnie się w to wpisuje. Naprawdę świetnie się w to wpisuje i zawsze też jeszcze dowódca w przypadku zacięcia czy czegoś, żeby nie strzelać do jakichś pojazdów lekkopancerzonych, może prowadzić cały czas ogień z tej 50, która ma taką możliwość i nie trzeba do tego używać armaty, a i może to robić niezależnie. I dodatkowy też do obserwacji tak naprawdę ma celownik, bo nie tylko ten, co jest przed ładowniczym się znajduje, tylko ma też swój celownik też z kanałem nocnym. Sprzężony właśnie z karabinem 12-7, także to jest na przykład coś, co bardzo brakuje mi na Leopardzie i bardzo, bardzo, bardzo na plus po przysiadce do Abramsa myślę, że odczujemy. Abrams i Leopard to wozy pod wieloma względami podobne, jednak wiele jest także pomiędzy nimi różnic. Jak te różnice wpływają na taktykę użycia obu wozów? To tak, no na wyższym szczeblu na pewno tak naprawdę różnica w logistyce.
A jeżeli chodzi o różnice jakieś bojowe, taktyka, z główne założenia mogą być te same, tylko że trzeba to byłoby po prostu uwzględnić na przykład możliwości właśnie Leoparda, że delikatnie bardziej mobilny, ale tam można powiedzieć, że pancerzem gdzieś tam odstaje i tak dalej. I to sprawia, że no, żeby wypowiedzieć się na taktyce, o różnicach i o szczegółach, przy zbliżonymi wozami, to naprawdę na jednym, na drugim trzeba by zjeść zęby. I tutaj, no nie mam takiej wiedzy. Może jakbyś mnie zapytał za 5 lat, daj mi Panie Boże, jakbym powiedział 5 lat kolejny Abramsem, to bym wtedy mógł powiedzieć, to zmieniliśmy, bo to zmieniliśmy, bo to. Albo bym mógł powiedzieć, no on ma duży wpływ, no ale nie mogę ci powiedzieć, bo nie mogę ci powiedzieć, że zmieniliśmy, bo to jest informacja niepubliczna czy coś. No, na pewno są jakieś różnice, ale jeżeli wozy są porównywalne, to taktyka jest podobna, po prostu w zależności od sytuacji trzeba mieć z tyłu głowy, że inaczej ustawisz, ten dasz do odwodu, ten będzie flankował i tak dalej, bo ten ma takie możliwości, a ten ma takie i tak dalej. Jak pojeździ się pojeżdżę na tych trochę czołgach, my pojeździmy jako czołgiści na tych czołgach, to będziemy na pewno mogli jakieś coś więcej powiedzieć na ten temat, ale na tą chwilę no to mało. Za mało wiem o tym wozie, tak? Generał dywizji Maciej Jabłoński w wywiadzie dla Polska Zbrojna określił pozyskanie Abramsów mianem hiperrewolucji. Czy pan porucznik zgadza się z tą opinią? No oczywiście, że się zgadzam, bo on powiedział coś takiego, że dla żołnierza, który się z 7-2 przesiadł na Leoparda, to była rewolucja, to teraz na Abramsa będzie hiperrewolucja. No i oczywiście się z tym zgadzam. I tu nie chodzi o to, że to jest Abrams, a to, że jest Leopard, tylko chodzi o to, że to jest najnowszy Abrams, że to jest state of the art, że to jest 2020, że to jest XXI wiek. Najlepsze technologie, cyfrowo i tak dalej, system zarzucania polem walki, wszystko jest dodane, tak? Duże rzeczy jest uproszczone, więc to na pewno będzie taka hiperrewolucja. Wozy mają zbliżone pewne rzeczy i to się na pewno przyda, no ale odczucie może takie być, no jakby to wytłumaczyć, to tak jak z samochodem, no wyobraź sobie, że jeździłeś teraz na rosyjskim samochodzie z lat 80., to sobie wyobraź, jakie były rosyjskie samochody lat 80. i przesiadłeś się do Leopardu 2.4, czyli na przykład przesiadłeś się do niemieckiego samochodu z lat 80., takiego topowego, no to jest duża różnica, wierz mi, mimo że ten sam wiek, a później wiesz, z lat 90. na przykład, nie? I teraz pojeździłeś sobie takim, powiedzmy, no nie wiem, Passatem z lat 90., to sobie wyobraź sobie, jak wyglądał Passat, tak, w latach 90., czyli taki Passat B4, B5, nie? I teraz wyobraź sobie, że przesiadasz się do najnowszego Passata czy Arteona. To jest taka różnica, właśnie. Tutaj samochody, to jest dobry przykład, żeby tak jak kogoś, kto jeździ na wozach, miał poczucie. No wyobraź sobie Passata z lat 90. i teraz przesiadasz się do takiego z 2020 roku. Mimo, że tak samo cztery koła, tak samo, nie wiem, skrupa mogą być te same, ale to, co jest w środku, możliwości, skomputeryzowanie tego, no to już jest trochę inaczej, nie? No i to rzeczywiście dla kogoś może być rewolucja, hiperrewolucja tutaj, no. Panie poruczniku, bardzo dziękuję za rozmowę. Jestem pewny, że widzowie kanału wynieśli z niej bardzo wiele cennych wiadomości. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz będzie okazja razem porozmawiać. Ja dziękuję również za tą możliwość. Oczywiście też przepraszam widzów czy kolegów, którzy słuchają, gdzieś się zawsze mogą rozmawiać z prawdą. Gdzieś mógłbym gadać godzinami i myślę, że te rzeczy, które chcielibyś mi osobiście uwagi przekazać, no to ja o nich bym wiedział, mógłbym się rozwinąć, ale no nie było czasu, bo ten film pewnie już jest bardzo długi. Za to przepraszam też słuchaczy, no, za te rzeczy, których nie mogłem powiedzieć. No i dziękuję swojej brygadzie, że się zgodziła, żeby w ogóle móc się wypowiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, to nigdzie gdzieś tam nie wykroczy poza to, co mi było wolno, a jeżeli wykroczy, no to na pewno gdzieś tam do zatwierdzenia najpierw trzeba będzie Tomek przysłać i niech powycinają. No ale dziękuję Tobie za możliwość, no i tym, co wytrwali, że słuchali, no i też, tak jak mówię, no nie możecie traktować wszystkiego, co powiedziałem, jako pewnik, ale też tym bardziej zdań ekspertów, którzy na wozach nie jeździli, nie możecie traktować jako pewnik. Bo liczby nawet w instrukcjach, już nie mówię o Wikipedii, ale i nawet dobre źródła, to nie jest to samo, co czuć ten wóz i są pewne szczegóły, o których po prostu no, nie da się dowiedzieć, a mają kolosalne znaczenie, tak jak na przykład czas właśnie włączenia silnika. To dla użytkownika, który walczy, mimo tego, że turbina ma pełno zalet, to na przykład to sprawia, że dla mnie to będzie ogromny problem. I to sprawia, że na przykład cały sposób działania gdzieś tam trzeba będzie pozmieniać. Ale za to ma gdzieś inne zalety. Ale to jest coś, czego nie, no, nie wyczyta się z Wikipedii. Bo póki się nie pojeździ,
nie powalczy, to tak naprawdę zostają tylko liczby. A to jest trochę inaczej w praktyce. 100% zgody. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady, a także wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Pozdrawiam także wszystkich słuchających. A jako takie podsumowanie rozmowy, myślę, że będzie dobre pytanie, które mi się tu gdzieś zawieruszyło od użytkownika Vaxos. Jak to jest być czołgistą? Dobrze? A, wie pan, moim zdaniem to nie tak, że jest dobrze albo że jest niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w służbie najbardziej, powiedziałbym, że załogi. Załogi, które są ze mną zawsze, jemy ten sam chleb, wspólnie strzelamy na poligonach i mamy służbę, razem walczymy, świętujemy. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe zdarzenia wpływają na nasze zgranie. Bo chodzi o to, żeby opanować pewien poziom zgrania, a nawet pozornie podstawowy, bywa, że nie osiąga się powodzenia, które, by tak rzec, pomaga nam się wyszkolić. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ jesteśmy zgrani i dziękuję życiu. Dziękuję mu. Dźwięk silnika to śpiew. Poligony to wypoczynek. Zapach czołgu to perfum. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie służby. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład dowodzę kompanią, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy sztabowej, będę od choćby przemielić kartki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję również.